Jedziemy, panowie. Właśnie, ja też mogę spróbować, Kuba? Tak. Jedziemy, panowie! Ładnie, ładnie. Masz naturalny talent do bycia panem włodzirejem na weselach, bądź jakichś Słuchałem tego innych już imprezach. 100 tysięcy razy i tam jest również. Leszek! Leszek! To dla twojej żony Renaty! Żono moja. Znam na pamięć już cały zespół Pendrive, wszystkie ich hity, także jak najbardziej. Kurczę, to muszę przyznać, że zbyt późno odkryłem, jak na internetową blogosferę. Powinienem był być bardziej ogarnięty i szybciej kojarzący, i szybciej odnajdujący tego typu perełki w przestrzeni. Przepraszamy Was, drodzy widzowie, od tego zaczniemy, że tak z opóźnieniem delikatnym wystartowaliśmy, ale i tu już się właśnie pojawia to, co zawsze mówiłem w naszych programach. Że trudno jest powiedzieć prawdę w takich momentach. No lepiej by było skłamać coś, nie wiem, zaspałem, albo miałem korek, jak wracałem z przedszkola do domu, albo cokolwiek, bo wydarzyły się takie różne dziwne rzeczy, których nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć, że w siedzibie firmy na trzech laptopach nie było obrazu, tu dźwięk, coś tego, śmego. No i efekt jest taki, że musieliśmy obudzić Marcina, który jest w innym mieście i on nas realizuje dzięki temu, za co mu bardzo dziękujemy i przepraszamy, że jak zwykle komuś musieliśmy zepsuć poranek i padło akurat na niego oraz tych wszystkich, którzy nam Nas zaufali oglądają. i nas włączyli od rana. Więc Prawda. raz jeszcze bijemy się w pierś w takim wypadku i ja chciałem tylko zdradzić, że to nie jest tak, że grałem do trzeciej w Football Managera, bo grałem do drugiej i jestem wyspany i rześki niczym gazela i jeszcze zdążyłem poczytać parę stron książki. Tak jestem. Gazelkiewicz jesteś, można powiedzieć dzisiaj. Tak. Generalnie przed dziewiątą to myślę, że spokojnie mógłbym wymyślić jakiś nowy pierwiastek. Gdyby jeszcze jakieś były do odkrycia, bo nie wiem, chyba nie ma. Tak sądzę. Albo są, tylko właśnie za późno wstaję. Za mało mam czasu do dziewiątej, żeby to wszystko ogarnąć. Jest wtorek, jest 8:40 już. Ale nadajemy od 3 minut co najmniej, więc mieliśmy maksymalnie 7 minut spóźnienia. I jest to poranek z polską piłką i nie tylko, piłką zagraniczną również. I jesteśmy we dwóch tu. Tydzień temu był Szymon Jadczak, ale jak widać, dobrze już było, więc teraz zostaliśmy tylko my. Ja i Leszek po drugiej stronie i zające w strojach baletowych, które sobie wesoło pląsają za plecami Leszka. Leszek, jak minął ci poniedziałek? No, cieszyłem się z sukcesu Polaka, ponieważ Marcin Oleksy został wybrany najlepszym, znaczy no, najładniejszą bramkę roku strzelił. To jest duże osiągnięcie, to jest duża rzecz i serdecznie gratulujemy panu Marcinowi takiego trofeum. Jest to, myślę, że trofeum, którego nie trzeba wstawiać, Kuba, do tej gabloty polskiej piłki co zawsze, gdzie jest nieuznana bramka Grzegorza Rasiaka, gdzie jest murawa w meczu Legia Panathinaikos przed 30 par, gdzie jest futro rosyjskiego arbitra, który skręcił Legię z Panathinaikosem. To nie ta gablota, to jest prawdziwa gablota, gdzie jest tylko kilka zakurzonych trofeów. Panie Marcinie, duża sztuka wstawić coś rzeczywistego do gabloty polskiej piłki. Mega fajna rzecz, zwłaszcza, że no kurczę, to jest taka gala. To nie jest tak, że o, zrobiliśmy galę, na której jakiś Polak wygra, zaprosiliśmy tutaj, zobaczcie. To są ci, którzy zebrali najwięcej żabsów w tym roku i to będziemy teraz w takim gronie się tutaj spotkamy i będziemy sobie imprezować i wręczać nagrody. Tylko fotkę z panem Marcinem wrzucił między innymi Charlison. No generalnie ścisły top światowego futbolu i pośród tego nasz polski zawodnik, który no zresztą obiektywnie rzecz ujmując, no zrobił coś niebywałego. Nie przypominam sobie bramki tego typu. Ja ci, Kuba, tylko powiem. Osoby, które wyjechały z tej gali bez trofeu. Jakiś Kylian Mbappé, jakiś tam Karim Benzema, skromny Neymar. O Robercie Lewandowskim to nawet nie mówię. 7 punktów zaledwie w klasyfikacji na najlepszego piłkarza roku. A wiesz, ile punktów miał Marcin Oleksy w klasyfikacji na bramkę? Otóż wszystkie. Więc myślę, że pan Marcin tak chodził z tym trofeum i zobacz, Kilian, chcesz podtrzymać? Bo wiem, że ty nic nie wygrałeś na tym trofeum. To se podtrzymaj chociaż jakieś ładne coś. No, nie, muszę przyznać, że naprawdę to jest coś unikalnego. Ja pamiętam, że nagrywaliśmy kiedyś program Rekonstrukcja,
gdzie odtwarzaliśmy takie gole, no najbardziej pamiętne, najbardziej znane gole. I pojechaliśmy do Bartka Łastowskiego z Bielska Białej, też amfutbolisty o pseudonimie Messi, zresztą zasłużonym, bo momentami widziałem, co on wyczynia na tych zawodach amfutbolowych, to można było jeden do jednego do Messiego zestawić i jego wpływu na zespoły. I odtwarzaliśmy właśnie jakiegoś takiego voleja mniej więcej z wysokości ramienia. I to jak amfutboliści ci ze ścisłego topu potrafią się złożyć do przewrotki, do voleja, no to nie mogłem się napatrzeć, chociaż dośrodkowywałem tę piłkę do Bartka i dosyć dużo prób musiałem podjąć, żeby trafić do Bartka. I Bartek tak troszkę szydził, że w sumie myślał, że on będzie miał więcej trudności z otworzeniem tego gola, żeby zrobić przewrotkę, niż ja z tym, żeby dograć po prostu balon w pole karne. Ale było fajnie, śmiesznie i przede wszystkim no, amfutboliści to jest niesamowita inspiracja. Co Kuba, trzeba powitać przede wszystkim nasz czat, czyli trzeciego uczestnika naszego programu. I już są ciekawe pytania. Janusz Grażyński pyta, o co chodzi z piórnikami ŁKS Gol.pl. Co się stało? No, Gol.pl to partner medialny Łódzkiego Klubu Sportowego. Ale będą jakieś piórniki czy coś? Tak, czy partner medialny Łódzkiego Klubu Sportowego, czyli Gol.pl, ufundował nagrody w konkursie WF z ŁKS-em. I mnóstwo dzieciaczków zostało obdarowanych piórnikami. Janusz, jeśli chcesz taki piórnik, wystarczy mieć ile? 7 lat, tak? I wziąć udział we WF-ie z ŁKS-em, to jest do odzyskania, także jak najbardziej. Jeszcze trzeba mieć 100% frekwencji na WF-ie, bo okazało się, że wśród laureatów są głównie dzieciaczki, które mają 100%. Dla mnie to jest absolutnie coś nieprawdopodobnego, bo no, poruszam się w uniwersum chorobowym przede wszystkim. Na moment tylko czasem się tak wysmyknę po to, żeby zobaczyć, co jest w piłce nożnej, a tak to jestem generalnie na czasie raczej z przeziębieniami. I świadomość, że są dzieci, które 1 września poszły do szkoły i do 1 lutego nie opuściły ani jednej lekcji wychowania fizycznego, to jest dla mnie jakiś kosmos. Nie wiedziałem, że są tak twardzi ludzie w Polsce i w ogóle na świecie. I to wielkie gratulacje. Zawsze jak ich widzę, to jestem bardzo zbudowany, że są ludzie. Ja nie wiem, za moich czasów to się opuszczało lekcje, ale nawet jak cała klasa szła na całodzienne wagary, to na WF wracała, bo pan WF-ista rzucił piłkę i było fajnie. Także ja nie rozumiem, jak można opuszczać WF. No, ja też nie kumam tego totalnie, jak można opuszczać WF-y. Szytom, kredki, długopisy, ołówki, daleko ŁKS-owi dostali Mielec, Szytom pisze. No tak, generalnie tak, mieliśmy parę takich narad, burz mózgów, jakie tutaj gadżety moglibyśmy zrobić. No dobra, to na co możemy sobie teraz pozwolić? O, plakat namalowany na papierze ksero, który tutaj mamy. To jest dobra myśl, ale pomimo, że... Czy wysłałeś już jabłko w konkursie typerskim na mundial? Wysłałem, a nie wysłałem jeszcze ciorana cały czas. A wybrałeś jabłko ładne jakieś? Masz zdjęcie tego jabłka? Jestem bardzo ciekaw. Mam zdjęcie jabłka, zdjęcie laurki, którą wysłałem. Chyba Bary z Twittera dostał laurkę, bo ją rzucał potem. I trzecią nagrodę jeszcze też wysłałem jakąś. A, książkę jakąś wysłałem. Tak, odwróconą piramidę ze łzą. Ze 160 strony, z tego momentu, gdzie 160 stron do końca i byłem tam 2 tygodnie i płakałem nad tym momentem. No i został cioran do wysłania, ale musiałem go najpierw przeczytać. No i chyba dzisiaj to zrobię, chyba dzisiaj wyślę. Także drogi widzu, jeśli nas oglądasz, to bez strachu. Twoja nagroda jest u mnie bezpieczna. Już tylko muszę iść na pocztę, zwalczyć te wszystkie wilki, które krążą tutaj gdzieś pod blokiem i już. Przypomniało mi się, jak Jerzy Fiutowski, trener Miedzi Legnica, tuż po tym jak Miedź Legnica z trenerem Fiutowskim wygrała Puchar Polski, wziął sobie puchar do domu i trzymał go u siebie na półce. Miedź Legnica była taka skonsternowana, ale panie Jerzy, ale jak to jest, że pan sobie wziął to trofeum klubowe do domu? No ja je wygrałem, no to ja je mam. Przecież u mnie jest bezpieczne. Czego wy chcecie, chłopacy? U mnie jest, u mnie będzie mu dobrze. Także były delegacje z Miedzi Legnica do trenera Jerzego Fiutowskiego, żeby odzyskać ten puchar. Chciałbym przy tym być, jak przez płot, z jednej strony płotu Jerzy Fiutowski, mam wasz puchar, no i co mi zrobicie? A z drugiej Miedź, panie Jerzy, pan nam odda to trofeum. Tam chyba jeszcze był wątek, że został zwolniony w międzyczasie pan Jerzy, no bo wygrał Puchar Polski. Dobry moment na zwolnienie trenera. Witaj Polska Piłko 92 roku.
Widziałbym tutaj mecenasa Kaszewiaka, rozstrzygającego, czyją własnością tak naprawdę powinien być Puchar Polski, który no, wygrał generalnie ten człowiek. A tu klub sobie rości do tego jakiekolwiek pretensje. Patrzę jeszcze, że Major pisze, wiedzieliście, że RKS Hudus kapitana Bomby sprzedaje prawie najwięcej koszyk piłkarskich? Otóż tak, bo nawet mieliśmy konkurs z tym związany, który też wkrótce rozwiążemy. Jeszcze jednego nazwiska brakuje. Także jeśli ktoś ogląda, a wygrał, to śmiało, można się ze mną kontaktować. Właśnie, Kuba, zanim przejdziemy do głównego tematu, czyli Lecha Poznań i wszystkiego, co się dzieje wokół niego, to chciałem cię zapytać, czat również już pyta, co sądzisz o zatrudnieniu Ireneusza Mamrota w Górniku Łęczna? Twój stary, dobry przyjaciel Ireneusz Mamrot. Otóż, jestem przerażony tym, co się wydarzyło, bo niestety, ale zdaję sobie sprawę, że za tą decyzją idą bardzo konkretne no, konsekwencje dla wszystkich klubów pierwszej ligi, w tym oczywiście dla Łódzkiego Klubu Sportowego. Po pierwsze, my jeszcze mamy mecz z Górnikiem Łęczna. Mamy jeszcze mecz z Górnikiem. To jakby to, co się wydarzyło, no, jest jasne. Ja jakby były już zakłady na ten mecz, to już bym postawił wszystko, co mam na koncie, na to, że Górnik Łęczna wygra, bo na pewno wygra, bo przyjedzie Ireneusz Mamrot i wygra i po raz pierwszy jego drużyna dobrze zagra przy Aleja Unii 2. Niestety nie będzie to drużyna z Aleja Unii 2, tylko to będzie Górnik Łęczna. Ja powiem ci, Kuba, więcej. Jak Ireneusz Mamrot wygra na ŁKS-ie, zdejmie marynarkę, zdejmie koszulę, którą miał i tam będzie dziękuję Olkiewicz. Bo trener Mamrot ci pamięta, że ty za każdym razem, przy każdej okazji leciutka szpilka pod paznokieć. Także nazbierało się. Jest co wyjaśniać. Zaraz szpilka, ale gramy w Łęcznie, teraz jeszcze sprawdziłem. Także przynajmniej tyle. To nie, jednak nie zagra drużyna Ireneusza Mamrota dobrego widowiska na Aleja Unii 2, bo będzie grała w Łęcznej ten mecz. No i no, na pewno nie wywieziemy stamtąd punktów, ale jeszcze bardziej się obawiam tego, że to zabraknie, że w ostatecznym rozrachunku gdzieś w tabeli będzie gdybyśmy pokonali zespół Ireneusza Mamrota, to wtedy byśmy mogli osiągnąć nasze cele na ten sezon, ale niestety zabrakło tego, co Ireneusz Mamrot mógł nam dać. No i drugi aspekt, który jest taki no, dość wesoły dla mnie, Krykun. Krykun ma za swoje Krykun teraz i będzie mógł się dalej rozwijać piłkarsko pod wodzą trenera Ireneusza Mamrota, któremu oczywiście życzę dobrze, zwłaszcza dlatego, że Górnik Łęczna nie jest w tej chwili bezpośrednim rywalem ŁKS-u w osiąganiu celów, tylko raczej może nam pomóc, urywając punkty różnym ekipom. Ale powiem ci, szybko toczy się taka refleksja po zatrudnieniu Ireneusza Mamrota, którego bardzo cenię, ponieważ odbiera ode mnie telefon, a to jest podstawowy czynnik, według którego wartościuje ludzi. Nie są ważne kwestie etyczne, kwestie warsztatowe czy cokolwiek, tylko czy ta osoba odbiera ode mnie telefon. Więc mam Ireneusza Mamrota za znakomitego fachowca i moim zdaniem no to też jest taki przykład, Kuba, jak szybko ta karuzela się kręci trenerska. Nie? Przecież jeszcze nie tak dawno temu, ja pamiętam, gdy Ireneusz Mamrot, prowadząc Jagiellonię, przyjeżdżał na Łazienkowską i robił taki show, że nawet kibice Legii mówili, Boże, jaki piękny futbol można grać na Łazienkowskiej. My chyba chcielibyśmy pojechać do Białegostoku, zobaczyć mecz, ale nie możemy, bo tam nas nigdy nie wpuszczają z nieznanych przyczyn. A teraz Ireneusz Mamrot, już Górnik Łęczna. No to nie jest tak, że to jest jakiś błąd życiowy obejmować Górnik Łęczny, no ale to jest dosyć daleko od ekstraklasy w tym momencie, gdzie wydawało się, że trener Mamrot bardzo długo był na takim horyzoncie osób czekających, żeby wskoczyć na karuzelę. No zdecydowanie, Łęczna 3 punkty przewagi nad strefą spadkową. Ja tak sobie w ogóle jak rozważałem, że jeszcze Piotr Tworek jest kandydatem do tego stanowiska, to pomyślałem sobie, że Górnik Łęczna naprawdę celuje w trenerów z najwyższej półki ligowej, a potem sobie przypomniałem, że w sumie najwyższa półka ligowa to jest takie miejsce, które równie stabilna jest tylko struktura nastolatki 17-letniej tuż przed ważnym egzaminem. To mniej więcej tak stabilnie się prezentuje dla mnie ta najwyższa półka trenerów ligowych, bo co tydzień kto inny znajduje się na tej najwyższej półce trenerów ligowych, na przykład Iwan Jurgiewicz, który momentami był już dość mocno deprecjonowany z tego, co widziałem. No teraz, kurczę, pokonać gości, którzy są w europejskich pucharach wiosną i tam wygrali 2 mecz i to w taki sposób,
Także naprawdę nie odważyłbym się, gdyby na przykład ktoś powiedział: Kuba, powiedz, kto jest w tej chwili na najwyższej półce trenerów ligowych. To nie odważyłbym się sformułować takiej półki, nawet pod groźbą jakiejś bardzo przemożonej krytyki. Ja na pewno mogę obiecać jedno. Nie faworyzowałbym osób, które odbierają ode mnie telefon. Absolutnie nie. Uważam, że Piotr Tworek bardzo, bardzo wysoko wciąż. Nie zapomnieliśmy o nim. To jest świetny warsztat. Nie zapomnieliśmy, absolutnie. Natomiast Górnikowi Łęczna życzę powodzenia. O, tak bym to określił ich najświeższe decyzje dotyczące. Zresztą widziałem, kurczę, tak teraz, bo na czacie ktoś mnie skorygował zresztą. Łukasz napisał: pewni siebie ci Łodzianie, nie są naszymi rywalami. A faktycznie widziałem u Piotra Klimka, który ma wyliczenia i który ma twarde dane, tym wszystkim naszym takim zupełnie subiektywnym obserwacjom i tak dalej, przeciwstawia to, co jest najbardziej miarodajne, czyli mędrca, szkło i oko. I mędrca, szkło i oko przed zerem przy szansach na spadek Łódzkiego Klubu Sportowego daje tą tyldę. Daje tą takie, że w przybliżeniu 0%. A co oznacza w przybliżeniu 0%? To wszyscy dobrze wiemy, co to oznacza, że to nie jest wcale zero. To jest takie plus minus zero. Był czas, Kuba, kiedy algorytm Piotra Klimka traktowałem niemal jak metal lżejszy od powietrza wynaleziony przez Geista w lalce. Ale od momentu, kiedy Piotr Klimek przed startem sezonu Ekstraklasy wyliczył, że Widzew na 189% spadnie z Ekstraklasy, a teraz sprawdzam, że jest na trzecim miejscu, wiem, że trzeba traktować te modele z pewnym przymrużeniem oka. Nie twierdzę, że tak wielkim jak telefon do szeptów z Białegostoku albo do pana Jackowskiego, ale jednak. No, ja chciałem przypomnieć najbardziej popularną sytuację, kiedy chyba, nie wiem, 30. kolejka pierwszej ligi, Górnik Zabrze, 9. miejsce, 900 szans na awans. A potem Górnik Zabrze, Danza Kuduro, Skills Assist, i to był najlepszy finish, jaki kiedykolwiek widział futbol. Poza Liverpoolem z Milanem prawdopodobnie. No, ale nie o tym mieliśmy w ogóle rozmawiać. O innych rzeczach mieliśmy rozmawiać. Mieliśmy rozmawiać o pryncypiach. O tym, zawsze co jest najważniejsze. Zawsze temat, który sobie zakładamy, później ewoluuje w jakichś dziwnych kierunkach. Przypomnę, że Kuba, podczas ostatniego poranka przerobiliśmy całe żywoty wszystkich gulczasów, jacy tylko pojawili się na ziemi nadwiślańskiej. Także to i tak nie były zbyt jak na nas daleko posunięte dygresje. Natomiast tak, przejdźmy do tematu, który podzielił Polskę, który rozpalił Polskę. Lech Poznań kontra Kamil Kosowski. Ja sobie jeszcze dzisiaj odkurzałem wypowiedź Kamila Kosowskiego w Mocy Futbolu w kanale sportowym i ujęła mnie ta fantastyczna konstrukcja, po której padły, no myślę, że dość feralne słowa, ponieważ ja bardzo lubię, jak ktoś tak mówi: ja absolutnie nie atakuję Lecha, ale ja nie mam nic do, ale jestem naprawdę tolerancyjny, ale nigdy nie pamiętam, kto powiedział, że wszystko, co powiedziane przez ale, nie ma znaczenia, ale coś w tym jest. Tak, bez wątpienia. Ja muszę przyznać, że długo się boksowałem z tym, bo Kamil Kosowski trochę latami właściwie, nawet nie wiem, miesiącami czy rundami, ale całymi sezonami, jako ekspert był taki spoko w miarę, tak mi się wydawał. Śledził ligę i w ogóle. I jakoś trudno mi było go wziąć na celownik, że o nie, Kamil Kosowski teraz to naodwalał. Teraz to powiedział tak, jakby był Janem Tomaszewskim i w dodatku Janem Tomaszewskim, który przedawkował kontrowersję wypowiedzianą. A ostatnie tygodnie w wykonaniu Kamila Kosowskiego, ktoś trafnie na Twitterze moim zdaniem zauważył, że chyba ktoś podpowiedział Kamilowi Kosowskiemu: musisz być bardziej wyrazisty. Te twoje opinie są spoko, ale są takie trochę za bardzo neutralne. Dobrze by było raz na jakiś czas jako ekspert wrzucić do tego sralnika wielki granat i wtedy dopiero zobaczysz, co to znaczy być ekspertem z Ekstraklasy. I Kamil Kosowski: no coś w tym jest, co mówisz. Faktycznie postaram się znaleźć taki granat, żeby szambo rozlało się po całej Polsce i żeby kibice zaczęli się bić na Twitterze. Ja sobie wyobraziłem jeszcze, nie wiem, gdzie mieszka Kamil Kosowski, Kuba, ale pod blokiem, tudzież gdzieś w okolicy, nie wiem, do tych domów, gdzie mieszka Kamil Kosowski, na rogu Jan Tomaszewski: psst, hey kids, wanna some kontrowersjan wypowiedzianu?
Prawda? Tak, tak mogło być. Nie ma dowodów na to, że Jan Tomaszewski nie handlował kontrowersjalnym wypowiedzianym wśród innych ekspertów. Przez to ich tak brało. Kontrowersjalnym wypowiedziano staje się taką, wiesz, że Kuba, substancją jak sos w Dunie, który jest wydobywany tylko na jednej planecie we wszechświecie. W piłkarskim uniwersum tą planetą jest po prostu piwnica Jana Tomaszewskiego, tam w bloku, obok tych słoików, obok starych tosterów jest mini laboratorium, w którym Jan Tomaszewski waży kontrowersjan wypowiedziano, zyskuje coraz większe zapotrzebowanie na ten oto specyfik. A czy ty pamiętasz w ogóle o tą poprzednią wypowiedź Kamila Kosowskiego kontrowersyjną? Bo też jakoś omawialiśmy nawet w programie. No tak, zdaniem Kamila Kosowskiego, który okazuje się wielkim Van den Bromożercą w meczu z Bodo Glimt, Kuba, Kamil Kosowski grał o posadę. Jeśli nie będzie zwycięstwa pierwszego od czasu, gdy dinozaury zostały zmiecione z planety w europejskich pucharach w wykonaniu polskiej drużyny, to Van den Brom powinien spakować swoje rzeczy i wyjechać do Holandii. Teraz już pamiętam faktycznie, że dosyć bardzo, znaczy nawet nie dosyć, byłem tak, nie byłem zaskoczony tym, co Kamil Kosowski powiedział o Van den Bromie, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności tego, jak na przykład wyglądał Lech, kiedy Van den Brom go obejmował, jak wyglądało zestawienie defensywy Lecha Poznań, ilu stoperów było wtedy na pensjach NFZ, bo już tak długo byli na zwolnieniu lekarskim, że NFZ... Nie, no Kuba, ale nie bądźmy hipokrytami. Też zastanawialiśmy się po jakichś pierwszych dwóch miesiącach Brombiego, nazywaliśmy go wtedy Brombim, czy to nie jest czas, żeby może go spakować i pomóc mu zabrać się na ławicę. Także nie mówmy, że nie, no kurczę, my to od początku wiedzieliśmy, że on przejdzie pierwszy dwumecz w pucharach na wiosnę, bo tak nie było po prostu. Powiem tak, chyba ty. Ja od początku wierzyłem w Brombiego. Jak wymyśliłeś mu ksywę Brombi, byłem szczerze oburzony. Miałem dzwonić do moich kolegów z Lecha Poznań, żeby nie gniewali się na ciebie, że tak bardzo mocno szydzisz z pana Brombiego, bo ja całym sercem wierzę, że to jest gościu, który był Alkmaar. On był Alkmaar. On był AZ Alkmaar i to jest gość, który przychodzi nas nauczyć futbolu trochę i pokazać nam, jak się wychodzi z drewnianych patek. Ale natomiast masz rację, tylko chodzi mi o to, że wtedy, kiedy to się działo i kiedy Van der Brom miał takie wyniki, jakie miał, no to były jakieś takie punkty zaczepienia, które mógłbyś się gdzieś tam chwycić. A teraz jest coraz ciężej o te punkty zaczepienia, które mógłbyś się chwycić. Znaczy nie, to trzeba troszeczkę, Kuba, usystematyzować. Bo po pierwsze, ja chciałem powiedzieć tak, że traktuję wszystkich w polskiej piłce na równych zasadach, obiektywnie, chyba że ktoś odbiera ode mnie telefon, a Kamil Kosowski odbiera ode mnie telefon. I to bardzo, bardzo trudno jest mi mówić o tym wszystkim dzisiaj, co powiedział Kamil Kosowski, bo to jest osoba, która odbiera ode mnie telefon, a dodatkowo, i to jest bardzo trudne kombo, jeden z moich ulubionych piłkarzy z lat, kiedy byłem pacholęciem i wchodziłem na stojąco pod stół. Lubiłem tego lewego skrzydłowego, przyznaję. Jeśli chodzi o piłkarzy w Polsce obdarzonych fantazją, to był Kamil Kosowski i Marcin Klatt, ale Marcin Klatt zrobił trochę mniejszą karierę, trudniej było się tym jarać. Więc tak, to jest trudne kombo. Jeśli chodzi o to... Wejdę ci w słowo. Mieliśmy przyśpiewkę, jak Marcin Klatt wylądował w końcu w ŁKS-ie, no bo umówmy się, każdy kiedyś w końcu ląduje w ŁKS-ie, jak Marcin Klatt wylądował i grał tak, gdybym miał go zestawić gdzieś na skali napastników, to plasował się pomiędzy Grzegorzem Kmiecikiem a Jakubem Więzikiem, czyli takimi snajperami nieco nieporadnymi, momentami odrobinę nieskutecznymi, no i generalnie takimi, którzy utkwili w pamięci głównie z uwagi na te sytuacje, których nie wykorzystali, a nie na te sytuacje, które wykorzystali. I wówczas pamiętam, że Górnik Zabrze, 14-krotny mistrz Polski, naprawdę przepotężna ekipa, zarówno kibicowsko, jak i piłkarsko, pod względem całego nimbu, jaki otacza, pod względem tej historycznej powłoki, która szczelnie okrywa Górnik Zabrze. I kibice Górnika mieli wówczas przysiewkę zagraj, zagraj, jak za dawnych lat. I wszyscy byli naprawdę, wtedy czuło się ten wybuch nostalgii jednocześnie, ale też takie tak, to jest to miejsce, to jest Zabrze, tutaj nie ma żartów, tu jest 14-krotny mistrz Polski i on tu gra. I my na UKS-ie mieliśmy wtedy Marcina Klata. Nie mieliśmy 14 mistrzostw Polski, a mieliśmy Marcina Klata, czyli właściwie prawie to samo. I śpiewaliśmy tak. Zagraj, zagraj, tak jak Marcin Klat. Tak jak Marcin Klat. Tak jak Marcin Klat. Do dzisiaj pamiętam tę przyśpiewkę i uważam, że jest absolutnie pikiem, jeśli chodzi o,
o przyśpiewki stadionowe, a UKS nie grał jak Marcin Klatt wówczas. Ale wszedłem ci w słowo z tą bardzo długą dygresją o przyśpiewce. Nie, to jest piękne, ja w ogóle już też chciałem pójść w dygresję i przyznam, Kuba, to nie jest jakaś złośliwość z drugiej strony Łodzi, szczególnie, że tymi złośliwościami moglibyśmy się obdarzać bardzo, bardzo suto, jeśli chodzi o XXI wiek. I wypominać na przykład czasy, kiedy Andrzej Grajewski płacił ludziom na zasadzie dobra, to tobie tyle, a tobie tyle, więc nie chcę w to wchodzić, ale przyznasz, że było coś malowniczego w tym, że jeśli piłkarz w ostatnich latach kiedyś słynął jako talent, ale ostatnio naprawdę nie, od paru lat naprawdę nie idzie mu, musi wylądować w ŁKS-ie. Każdy dawny piłkarz, o którym kiedyś mówiło się, że może coś osiągnąć, ale nic nie osiągnął, trafiał do ŁKS-u. To było coś pięknego. No, ale tu jak sobie tak spojrzałem z perspektywy marsjańskiej na to, jakie wówczas nazwiska się przewijały przez Łódzki Klub Sportowy, gdzie był przecież chyba Dawid Jarka przez sekundę, był łączony z ŁKS-em, Arkadiusz Malarz, nagle, nie wiadomo skąd, out of nowhere, wyłania Sebastian się. Mila, który był zagubiony po norweskich przygodach, absolutnie na zakręcie piłki nożnej, czas na ŁKS. Do tego pamiętajmy o weteranach, Marcin Adamski, Tomasz Hajto. Tomasz Kłos. Tam naprawdę w pewnym momencie byli wszyscy. Wydaje mi się, że polski futbol składał się tylko z ŁKS-u i wszystkich ludzi, którzy zostali tutaj zgromadzeni i grali w piłkę. A było ich naprawdę mnóstwo. Zresztą najbardziej urocze obrazki, jeśli sobie wspominam tamten okres, to jest Tomasz Hajto. Stoper. Bezkompromisowy. Gość, który naprawdę nie ma absolutnie takiego pojęcia w swoim słowniku jak porażka. I kiedy wynik jest niekorzystny, zbliżają się około 85 minuty. Tomasz Hajto. Stoper. Zaczyna przesuwać się do przodu i w końcówce gra już centralnie na dziewiątce i tam się przepycha z obrońcami i wyrzuca z autu i strzela z 40 metrów, bo ma kopyto. I to były piękne mecze, oczywiście głównie przegrane, ale bardzo mi się podobał wówczas Tomasz Hajto jako zawodnik, który nie ma absolutnie czegoś takiego, że przegrywamy, to jest koniec świata. Nie, trzeba zrobić wszystko, trzeba iść do przodu, bo ja grałem w Anglii i grałem w Bundeslidze, więc teraz wam pokażę, jak się wyrównuje. I zresztą miało to parę razy efekt taki nawet pozytywny. No ale mówiłeś o tym, że Kosowski odbiera telefon i w dodatku go lubisz. Tak, a chciałem dodać, że jeśli chodzi o ekspertów byłych piłkarzy, to uważam Kamila Kosowskiego za niezłego eksperta, który potrafi coś powiedzieć naprawdę z sensem i na pewno interesującego się ekstraklasą. Tego jakby nie odmawiam Kamilowi Kosowskiemu. Nie śledzę Premier League, nie wiem czy na tyle zna się na lidze angielskiej, by tam wypowiadać się. Słyszałem różne opinie, ale na temat ekstraklasy nie mam problemu. I to też nie jest tak, że Van den Brom w Lechu Poznań, nawet po wyeliminowaniu Bodo Glimt, że w Poznaniu trwa wykupywanie pomników Marka Papszuna z Warszawy i szybkie przekuwanie ich w pomniki Van den Broma. Nie, są osoby, które pytają, jakie kwity ma Filip Marchwiński na Van den Broma, że on ustawicznie wychodzi na tak mało strategicznej pozycji jak dziesiątka w Lechu Poznań, gdzie masz piłkarzy, gdzie jest konflikt z Amaralem, gdzie dlaczego Afonso Souza nie był częściej wystawiany. Są osoby, które naprawdę patrzą na Van den Broma troszeczkę bardziej krytycznie. To nie jest tak, że on tylko cały czas trzyma się, że już ma aureolę i jeszcze do tej aureoli kończy alej upa, którego zaczęli kibice Lecha Poznań. Tak nie jest, ale jednak są pewne proporcje. Nie, John Van den Brom nie grał o posadę z Bodoglimczanami, naprawdę nie grał i to było ryzykowne twierdzenie. I tutaj, jeśli chodzi o wypowiedź Kamila Kosowskiego, ja może ją przeczytam, może nie wszyscy po prostu ją znają, Kuba, tak? Więc tak, chciałbym, żeby Lech, Kamil Kosowski w Mocy Futbolu, chciałbym, żeby Lech grał w Lidze Europy, a nie w Pucharze Biedronki. Tam, czyli w Lidze Konferencji, gra siódma ekipa z Anglii i szósta czy siódma z Hiszpanii. Wydaje mi się, że jesteśmy krajem, który ma stadiony, ma budżety. Liga Europy to powinna być minimum. Okej, jest jedna ósma finału i znów drużyna, która za miesiąc zacznie granie w piłkę. Z drugiej strony Lech jest w rytmie meczowym, choć trochę podmęczony, ale takiego rywala trzeba przejść. Jest tu, Kuba, bardzo dużo wielostronnego lekceważenia wobec wszystkiego. Takiego rywala trzeba przejść, to tak sobie pomyślał, że bardzo gramy... Bardzo lekko rzucone, że nie wiem co, Dew Gardens, to mi się kojarzy, to jest trochę poziom Tomasza Hajty wrzucającego truskawki przy wylosowaniu Kolumbii, Senegalu i Japonii, że najłatwiejsza grupa, truskaweczki, później się okazało, że to naprawdę nie byli frajerzy, panie Tomaszu.
I to było wiadomo od samego początku, jeśli ktoś się choć trochę zainteresował tematem. Ale podoba mi się, bo w sumie tutaj są dwie jakby perspektywy omawiania tego typu wypowiedzi, bo tak się składa, że cały czas czytam, co ma Marek Wawrzynowski do powiedzenia po tym, jak powiedział, że Lech to są straszne dziady ze średniowiecza. Tak jest, aktualnie Marek Wawrzynowski w trybie krucjata przeciwko Lechowi Poznań. No właśnie, i zarówno Marek Wawrzynowski, jak i część osób mówi, że to, że my atakujemy Kamila Kosowskiego za te bolesne słowa prawdy, to jest dowód na to, jak głęboko upadł polski futbol. Co, Kuba, jeszcze jakbyśmy na chwilę się zatrzymali, bo zaczęliśmy ten temat tego Due Gardens, które zostało łatwo zlekceważone, prawda? To tylko zakończmy to jakby jednym zdaniem, że Due Gardens to jest drużyna, która wygrała swoją grupę w Lidze Konferencji, która, no nie wiem, czy jesteśmy na tym etapie, żeby lekceważyć takiego rywala, który w zasadzie wygrał w pucharach w tym sezonie wszystko. Wiadomo, że to jest drużyna w zasięgu, ale dlaczego my nagle jesteśmy jakimś krajem, który lekceważy takiego rywala jak Due Gardens? Są szanse bardzo duże, czyli 50-50, tak bym to określił, ale takiego rywala to trzeba przejść? Takiego rywala to trzeba przejść, to gdy polski klub losuje Farerów, losuje Gibraltarczyków, losuje tej klasy, ale Due Gardens na tym etapie nie jest rywalem, którego trzeba przejść, tylko rywalem, z którym naprawdę wygranie nie wymaga jakiegoś, wiesz, szokującego rezultatu. I to tyle chciałem dodać, bo no mówię, no bardzo lekko przyszło Kamilowi Kosowskiemu powiedzenie, że tam Due Gardens, True Gardens, tylko tego w zasadzie brakło w tej wypowiedzi. No bardzo lekko. Panie Kamilu, no jestem w szoku. No troszeczkę szacunku dla rywali, którzy wciąż grają w pucharach i wygrali i nie przegrali żadnego meczu w Lidze Konferencji w fazie grupowej. Pewnie zastanawiasz się, dlaczego właśnie rozgrzewam palce, tak jakbym miał powiedzieć coś bardzo ważnego. Otóż zawsze tak robię, kiedy mam do powiedzenia coś, co wiem, że będę mógł się upozycjonować w charakterze eksperta. Otóż znam osobiście, rozmawialiśmy parę razy, niejakiego Piotrka Piotrowicza, aha, który grał kiedyś tu i tam, w Zrywie Dąbie na przykład, a teraz jest w Szwecji ekspertem piłkarskim również od dłuższego czasu. I chciałem skorygować i Kamila Kosowskiego i ciebie. Due Gardens to jest zła wymowa. Due Garden to jest odpowiednia wymowa. Albo Due Gardens i F, bo Due Gardens to jest przymiotnik. Dlatego już Due Garden to P, D i F i wtedy to jest ten Djurgardeński klub sportowy, albo mówisz Djurgarden i to jest wtedy miasto. I tak się powinno. Ja wiem, Kuba, że garden to jest ogród po angielsku, więc ja będę na nich mówił ogrodziarze. To są ogrodziarze, ogrodnicy, ogrodnicy ze Szwecji. I na tego się będę trzymał. Ich herb przypomina trochę tak, sala zabaw tęczowe przedszkola, albo tam sala zabaw Twister, ale na polanie, bo tak mniej więcej to wygląda. Natomiast rozszerzyłbym twoją wypowiedź trochę, bo Due Gardens, bo tak fajnie to brzmi, że nie przegrali jeszcze w Lidze Konferencji, ale no kurczę, wygrali grupę z 16 punktami na koncie, gdzie 18 to jest maksymalnie, a w tej grupie był Gent belgijski, gdzie ja pamiętam doskonale różne mecze z Genkami i innymi Gentami, że gdy polski klub losuje kogoś z Belgii, to zazwyczaj jest popłoch i wszyscy uciekają przerażeni, że jak to, Belgowie, znowu mamy dość absolutnie Belgów. Nie możemy na Belgów trafiać gdziekolwiek, pomijając, że Belgia wykańcza wszystkich naszych utalentowanych zawodników, młodych i tych trochę starszych. Nie ma polskiego zawodnika, który jedzie do Belgii i czeka go tam przyszłość. Zazwyczaj czeka go tam znój, trud, łzy i oczywiście narzekanie na trenera, który nie lubi Polaków, ewentualnie na dziwne warunki w lidze i jej zasady. Więc Due Gardens, który robi 16 punktów w takich okolicznościach z takimi rywalami, bo jeszcze Molde zajął trzecie miejsce w tej grupie, no to jest trudny do zlekceważenia rywal, tak mi się wydaje. No, oczywiście, że są podstawy, by sądzić, że jesteśmy naprawdę rywalem przynajmniej równorzędnym, że możemy ich ograć. Ja sam wrzuciłem tuż po wylosowaniu Due Gardens. Jedziemy, panowie! No bo nie obawiam się tego rywala. Piotrek Piotrowicz, wywołany przez ciebie, wrzucił też najważniejszy aspekt, jaki istnieje w piłce, czyli tabelkę płac zawodników i okazuje się, że najlepiej zarabiający piłkarz, jeśli chodzi o Due Gardens, miesięcznie zarabia niespełna 30 tysięcy złotych, czyli no jakieś połowę tego, co zarabiał kiedyś Serraren z Warce Gdynia, więc naprawdę wydaje mi się, że Due Gardens, ogrodziarze są takim klubem, gdzie naprawdę Śląsk Wrocław, a raczej wrocławskie ZOO mogłoby się wybrać na zakupy. Natomiast to wciąż nie sugeruje niczego, że Lech powinien po prostu
teraz na popularnych ogrodziarzy wystawić rezerwowy skład, bo jest sytuacja w Ekstraklasie trudna i trzeba się raczej skupić tutaj, a tam to i tak się wygra, tam to i tak się przejdzie wszystkich. No nie, no troszeczkę szacunku dla rywali, dla fazy, w której jesteśmy, bez strachu, ale z szacunkiem, to jest podstawa. Bardzo ładnie powiedziane i mądrze. Patrzyłem sobie też ich wyniki w Allsvenskan, skoro już tak tutaj swoimi lingwistycznymi umiejętnościami błyszczę, no Djurgården tylko Haken ustąpiło, jeśli chodzi. A Haken, to wiadomo, to ten klub, gdzie Rygaard robi grę, niejaki Mikkel Rygaard, mistrz Szwecji. No, ale nie będę się tutaj teraz już bardziej mądrował Djurgården, po prostu pamiętam, że żeby mieć ten wolny los w playoffach o 1/8 finału Ligi Konferencji, no to trzeba było wygrać grupę. Żeby wygrać grupę Ligi Konferencji Europy, to kogoś trzeba było pokonać. Nie jest tak, że wygrywasz grupę, będąc na ostatnim miejscu i przegrywając wszystkie mecze, tak, bo wtedy byłbyś na czwartym miejscu, a nie na pierwszym. To chyba nie jest tak, że piłkarze popularnych ogrodziarzy mówili, słuchajcie, my naprawdę mało zarabiamy, jesteśmy tacy biedni, dajcie nam wygrać, to chociaż będziemy mieli co do tej kromki z masłem położyć, bo jest naprawdę ciężko. Fluffy oburzony. Fluffy oburzony, jak tak można lekceważyć ogrodziarzy? Ogrody to są bardzo poważni rywale. Kuba, na czacie Major ze świetnym komentarzem też przypomina znakomitą konstrukcję. Szanuję, ale... To też jest bardzo ładne, prawda? Ja szanuję jakiś podmiot, ale... I to jest też bardzo ładne. Piotr Grala, czyli Iszak i Podolski są w stanie kupić wszystkich piłkarzy Djurgården wraz z ich rodzinami. No, pamiętamy te słowa Podolskiego, oczywiście były kontrowersyjne. Macie ładnie pisze. Zawisza Zulte Waregem, najbardziej randomowa polsko-belińska para Fister Pucharów. Tak? Prawda. To się naprawdę wydarzyło, pamiętam. Zulte Waregem. Ale, czyli tak, Djurgården mamy... Tak, wracamy do tego dokładnie, do esencji, do Pucharu Biedronki, do wszystkiego, co powiedział Kamil Kosowski. No właśnie, bo czy można jarać się występami w pucharze, gdzie gra Djurgården, te dziady proszalne, ci ludzie, którzy absolutnie piłkę nożną widzieli tylko na zdjęciach, bo mieli w Brawo Sport plakat z Wisłą Kraków 9899. I tylko dlatego w Djurgården w ogóle wiedzą, jak uprawiać ten sport, bo inaczej futbol by nie dotarł na tak dalekie krańce Europy, jak ten północny, gdzie Djurgården się znajduje. Albo pod Oblinczewo, bo to w sumie właśnie to jedna drużyna, tylko zmieniają nazwę w zależności od tego, jak ich wylosowano w Pucharze Biedronki. Więc łącząc to wszystko w jedną całość, czy można w ogóle określać mianem pucharu rozgrywki, w których uczestniczą ogrodziarze? Czy to nie powinno być jakiś, nie wiem, zamiast nazwa puchar, to jakaś taka statuetka albo taki upominek? Upominek dla zwycięzcy turnieju, w którym biorą udział ogrodziarze ze Szwecji na Sztucznej Murawie. Jak ty się na to zapatrujesz? Znaczy, czy można... Jeszcze raz, jak pytanie brzmi? Co mam to było ci bardzo długie pytanie. Czy można w ogóle nazywać pucharem tak dziadowskie rozrywki, w których gra Djurgården w 1/8? Takie leszcze jak Djurgården, dodajmy. No tak, tak. Dodajmy, że poza Lechem Poznań i popularnymi ogrodziarzami w tej fazie grają również reprezentanci szkoły podstawowej w Kolumnie, jak i również OSP Zelów. To są inne drużyny na tym etapie. Myślę, że groźni rywale. Lech uniknął topora, nie wpadając na tych przeciwników. No ale jednak tak. Znaczy, jakby wracając, znowu Kamil Kosowski, nazywając w ogóle Ligę Konferencji Pucharem Biedronki, to wypadło barwnie, to jest nośne, ale to jest znowu bardzo takie podejście, wiesz, z jakiejś ambony. Bardzo takie podejście, bardzo łatwo przychodzi lekceważenie, przyznajmy, pierwszego od 32 lat. To jest bardzo lekkie lekceważenie pierwszego od ponad trzech dekad. Podkreślę, od ponad trzech dekad. Ludzie zdążyli się zestarzeć od tamtej pory, czego ja jestem dowodem. Od kiedy ostatni raz polski klub przeszedł jakiegokolwiek rywala wiosną. Kamil Kosowski bardzo łatwo wyrzucił to do śmieci. Czy Liga Konferencji jest ligą, którą jarają się gdziekolwiek poza drużynami, które grają w tej Lidze Konferencji? No nie, ale to nie jest nic złego. To są wciąż rozgrywki, w których grają jednak drużyny, po pierwsze, fajne, bo
czy naprawdę jesteśmy na etapie, na którym możemy lekceważyć te siódme drużyny z Anglii, szóstą z Hiszpanii? Od kiedy przyszło tak łatwo nam lekceważyć to, że w jakichś rozgrywkach gra siódma ekipa z Anglii czy szósta z Hiszpanii? Która była Saragossa, gdy grała z nią Wisła Kraków? Czy to nie było też jakoś wysoko? Które było Lazio? Bo ja nie pamiętam, ale wydaje mi się, że skoro nie grali w Pucharze UEFA, to nie byli tam mistrzami kraju. Także bardzo, bardzo łatwo przyszło Kamilowi Kosowskiemu lekceważenie tego wszystkiego. Liga Konferencji nie jest najlepszym pucharem w historii. To naprawdę nie jest Puchar Stanleya, ale zyskujesz tu konkretny hajs, zyskujesz tu konkretne rankingi. Fajnie można się pobawić, można powygrywać, można sporo zdobyć, ale dlaczego akurat, ja jeszcze rozumiałbym, że gdyby, nie wiem, Kamil Kosowski powiedział, no znowu Kuba, dlaczego my nie graliśmy od kilku lat, była przerwa ilu, 3-4 lat, kiedy nie graliśmy nawet w fazie grupowej, powoli się odkopujemy z jakiegokolwiek rankingu, jesteśmy koło 30 miejsca, chyba za Bułgarią, która też jest w potężnym kryzysie i ma pół nowoczesnego stadionu i teraz my, nie no, Polska to musi mieć przynajmniej 3 uczestników w Lidze Mistrzów i generalnie no to strasznie to takie napuszczone, strasznie dużo pychy mam jednak w tych. Ja rozumiem wymagania, ja rozumiem, że trzeba wymagać, no ale aż tak. Ale tyle to nie. No ale no bez przesady, no kurczę, no to jest dyskredytowanie, to nie jest wymaganie, to jest dyskredytowanie tego, że w końcu coś się udało, no kurczę. Tak, ja się z tym zgadzam w całej rozciągłości, bo jednak musimy pamiętać, jak głębokie dziadostwo się wydarzyło w polskiej piłce, jak bardzo mocno się zakopaliśmy w porażkach, które nie powinny nam się nigdy przydarzyć. I wtedy były na miejscu te wszystkie określenia, które padają teraz, że jak to możliwe, że Lech przegrał z Żalgirisem w Pucharze Biedronki, bo Pucharem Biedronki można nazwać pierwsze fazy eliminacji do Ligi Europy, czy nawet Ligi Mistrzów, bo tam naprawdę grają zespoły takie, które można zlekceważyć. Można je zlekceważyć, dlatego że nie dały nawet pół argumentu za tym, żeby traktować je w kategoriach bardzo poważnych. Dlatego że jeśli chodzi o ligę na Litwie, no to jest to liga, z której dowolny polski pierwszoligowiec wchodzi i mówi, kurczę, strasznie podoba mi się ten napastnik. Co? Jest nie na sprzedaż? Ale mamy tutaj, zobaczcie, świecidełko. Chcecie to świecidełko za waszego najlepszego napastnika? A Liga Litewska mówi, ale świecidełko. Takie świecidełka do tej pory widzieliśmy tylko u koszykarzy, którzy na Litwie zarabiają super. Więc chętnie przytulimy to świecidełko, macie, zabierzcie naszego zawodnika. I wtedy na miejscu byłyby takie lekceważenie, wtedy na miejscu by były lamenty, że o jeju, jak można robić sukces z tego, że Lech przeszedł z Tjarnan. Przecież to jest dziadostwo, żebyśmy robili sukces z tego, że Lech przeszedł z Tjarnan. Wtedy tak, okej, tylko to były czasy, za które płacimy też dziś, gdzie Lech nie przechodził z Tjarnan, nie przechodził Żalgirisów i tak dalej. I wydaje mi się, że nie branie pod uwagę tego, że miejsce, w którym jesteśmy, jest dość dużym kontrastem do tego, co się działo parę lat temu, parę lat wstecz, kiedy faktycznie, tak jak wspomniałeś, faza grupowa Ligi Europy była dla nas niezdobywalnym szczytem. Nie dało się tam dojść. Nawet kiedy byłeś Dariuszem Mioduskim, miałeś wszystkie pieniądze świata i w budowie najnowocześniejsze centrum treningowe, a do tego jeszcze rankingi wyrobione za czasów gry w fazie grupowej Ligi Mistrzów, to i tak ci się to nie udawało. Mimo rozstawień, mimo tych wszystkich okoliczności. I z tego totalnego żwiru Polska powoli się odgrzebuje. Odgrzebywała się już za czasów Dariusza Żurawia w Lechu Poznań, któremu udało się awansować do fazy grupowej. Odgruzowywała się za czasów Czesława Michniewicza, który zaliczył fajne wyniki w Europie z Legią Warszawa, walcząc jednocześnie o utrzymanie w Ekstraklasie z tąże Legią i tracąc posadę w konsekwencji jego wyników ligowych. I teraz Lech tak naprawdę, zresztą patrząc na te 3 drużyny, które w fazie grupowej wystąpiły, jest pierwszą, która dosyć udanie łączy te 2 fronty. Oczywiście nie na tyle, na ile by sobie wymarzyli to kibice Lecha Poznań, ale w kontekście tego, jak wyglądał Lech Żurawia i jak wyglądała Legia Michniewicza, no to jednak jest to progres i wydaje mi się, że ten progres musi być zauważalny i musimy trochę zmienić retorykę w stosunku do tego, co mówiliśmy 5 lat temu o polskim futbolu, który jest absolutnie na dnie i jedyne rozgrywki, w jakich może się liczyć, to jest właśnie jakiś puchar Intertoto, czyli te fazy przedwstępne. Ja absolutnie zgadzam się, tu był komentarz, że Kosowski starał się złagodzić, trochę stonować nastroje, natomiast chyba po prostu trochę się zagalopował, trochę nie przemyślał tej wypowiedzi, bo można złagodzić. Ty też mówiłeś, że
No Liga Konferencji, no to są rozgrywki, w których jeszcze przed chwilą nie było waru, tak? No kurczę, no to nie budowało jakby prestiżu, kiedy w fazie grupowej nie masz nawet waru, a jest war w Zielonej Górze. I było sporo takich aspektów. Natomiast, no kurczę, chodzi mi o to, że Kamil Kosowski mówi, jesteśmy krajem, który ma stadiony, ma budżety. Liga Europy to powinno być minimum. No to prawda, budżety w Polsce rosną. Coraz więcej wydaje się na transfery. Stadiony to jest dziwny argument, bo stadiony nie grają. Zapytajcie w Bułgarii, tak? Gdzie Ludogorets, no generalnie potrafi sobie... Są kraje, gdzie nie ma stadionów, a wyniki są. Stadiony po prostu nie grają. Natomiast jeśli chodzi o budżety, to tak, budżety idą w Polsce w górę. Kwoty są coraz wyższe, ale w innych krajach też idą. To nie jest tak, że wszyscy inni stoją w miejscu, a tylko my wydajemy dużo. I tak naprawdę rekordowe kwoty wydawane przez polskie kluby nie robią wrażenia w zasadzie nigdzie na średniej półce. Norwegowie wydają więcej, Czesi potrafią wydać więcej. Bardzo dużo klubów potrafi wydać naprawdę spore pieniądze. To, że my mamy budżety coraz większe, to nie jest coś, co w Europie robi większe wrażenie. To nie jest tak, że ty teraz pokażesz, że Raków przedłużył kontrakt z Franem Tudorem, wygrywając bój z klubem z dołu Bundesligi i oni mówią, nie no kurde, jak tak, to my musimy wam dać 5 miejsc w Lidze Europy. To nie jest tak, że pokażesz, że Isak został przedłużony, co jest dużym sukcesem i fajnie, że to się udało, ale to nie jest tak, że to w Europie zrobi takie wrażenie, że w Lidze Europy kluby powiedzą, kurde, czas się ich bać, czas się ich bać. Nie, to jest standard dzisiaj. My wychodzimy z naprawdę leju po bombie i trzeba szanować to wyłażenie z leju po bombie. Mhm. Powiem ci, że od razu miałem przed oczami, polecam też wam, drodzy widzowie, artykuł na Weszło z 26 stycznia, gdzie są bardzo szczegółowo rozpisane rekordy transferowe. Między innymi rekordy transferowe ekstraklasy. I fajnie się mówi o tych, że no przecież dużo płacimy piłkarzom, są ekstra budżety i my mamy duże pieniądze tutaj w lidze. No i potem patrzysz sobie na ten tekst, gdzie Szymon Janczyk bodajże, jego autor, zebrał, kogo wyprzedza ekstraklasa pod względem rekordów transferowych w Europie. No i ze słów, które tutaj Kamil Kosowski powiedział na temat tych pieniędzy, no to możesz sobie wyobrazić, że kurczę, ekstraklasa, no to tak, Anglia płaci lepiej, Hiszpania, Niemcy, Francja już porównywalnie, Portugalia to są dziady, z Belgii to bierzemy jak leci piłkarzy. Ewentualnie, jeśli troszeczkę mniej będziemy hiperbolizować, no to po słowach Kamila Kosowskiego myślisz sobie, że Polska tu wydaje tyle na piłkarzy, że jeśli chodzi o Europę Środkową, to jest niekwestionowanym liderem. A potem otwieram sobie ten tekst, kogo wyprzedza Ekstraklasa i tak, wyprzedzamy. Nasz rekord transferowy to jest Bartosz Sliszcz do Legii Warszawa za no niespełna 2 miliony euro. 1,84 euro, czyli 1 840 000. I ten rekord transferowy pozwala wyprzedzić m.in. Łotwę, gdzie pan Hrwoje Babec został kupiony za ponad 1,5 miliona euro, Azerbejdżan, Słowenia, Białoruś, Słowacja, Litwa, Islandia, Finlandia, Armenia, Gruzja, a poniżej Gruzji są już zespoły, które nigdy nie wydały więcej niż 0,5 miliona euro. Więc to, że mamy pieniądze, to nie jest przewaga. Przewagę daje dopiero wydawanie pieniędzy. Ja ci powiem tak, gramy za chwilę z popularnymi ogrodziarzami. Liga szwedzka, tak? Sprawdzam sobie na Transfermarkcie Hammarby. Hammarby, czy to jest klub, o którym mówiłbyś, że nie no, Hammarby to musi grać przynajmniej w Lidze Europy, bo to jest taka potężna drużyna. Mają budżety. Hammarby w tym sezonie wydało 2 miliony na Vetona Berisze, 1,5 bańki na Augusta Mikkelsena i 1 milion na Wiktora Dżukanowicza. Nie wspominam o jakichś jeszcze 3 milionach euro, które wydali na innych zawodników. To jest oczywiście dzięki temu, że sprzedali piłkarzy za jakieś 10 milionów euro, tylko 11 milionów, przepraszam. Hammarby potrafi wydać na piłkarza 2 miliony euro. Czy jest jakiś klub w Polsce, który już wydał 2 miliony euro na jakiegokolwiek zawodnika? Bo Hammarby to zrobiło i dorzuciło jeszcze 3 duże transfery. I my mówimy, że mamy budżety, gdy Hammarby szwedzkie robi po prostu tak przeciw całej ekstraklasie, no troszeczkę kontekstu. No mamy budżety coraz większe, ale one nie robią wrażenia nie tylko na PSV, nie tylko na Feyenoordzie, nie tylko na 7 drużynie angielskiej, ale na szwedzkim Hammarby. Więc proszę troszeczkę po prostu dystansu do tych naszych rosnących budżetów, bo to jest to, gdy jesteś w bańce ekstraklasowej. Gdy patrzysz tylko na bańkę ekstraklasową, to tak się właśnie może wydawać, że my jesteśmy potężni, my napinamy muskuły, za chwilę to po prostu w europejskich pucharach będą grać tylko polskie drużyny. Ale gdy spojrzysz gdziekolwiek indziej, to okazuje się, że tam też jest nieźle, jeśli chodzi o ekonomię i tym podobne kwestie.
Zdecydowanie. Ty trochę mi otworzyłeś oczy tym sformułowaniem, kiedy ja jakoś ze dwa tygodnie temu mówiłem o tym, że tych drużyn w Europie zostało na wiosnę zdecydowanie więcej niż zostawało parę lat temu i mówiłeś o tym, że ale coraz więcej drużyn ma na przykład nowe stadiony, nowe akademie, ma coraz większe... Ma pieniądze przede wszystkim. Ma pieniądze. I otworzyłem sobie cały Allsvenskan, bo wymieniłeś Hammarby, a patrzę sobie, że tak, sezon 19-20, nijakie Norrköping. Norrköping wydaje ponad 2,5 miliona euro na Seada Haksabanowicza, którego ja nawet kojarzę z nazwiska. To możemy się, Kuba, wymieniać. Ja sprawdziłem sobie na szybko. Ludogorets wydał 8 milionów euro w minionym sezonie. 8 milionów euro wydał w jeden sezon. No dobra, to ja w takim razie odpowiem Malmo. Malmo na przestrzeni sezonów 20-21, 21-22, 22-23 co roku przynajmniej jeden transfer o kwocie miliona euro zakupu. Nawet więcej niż jeden w niektórych sezonach. I mówimy tutaj o Malmo, a wcześniej wspomniałeś o Hammarby. Ja dorzuciłem Norrköping, które kupiło Haksabanowicza. U nas rekordowy transfer najmocniejszego klubu, który jeszcze w dodatku jest w jakimś okresie swojej prosperity, nie doskoczył do tego, co w Szwecji osiągają 3-4 drużyny. To jest coś bardzo, bardzo niepokojącego, biorąc pod uwagę to, jak... Wiesz, to jest różna historia, no bo czasem jest transfer za darmo, ale on jest hitowy, tak? No Robert Lewandowski też przeszedł za darmo swego czasu, ale to był hitowy transfer, więc nie można wszystkiego rozliczać tym, że wiesz, że to jest aż tak niepokojące, że akurat w tym sezonie no na pewno możemy ze Szwedami powalczyć finansowo i tak dalej. Jest ta historia Drew Gardens, gdzie na kontraktach widać różnicę na naszą korzyść. Natomiast po prostu jesteśmy wśród wielu średniaków europejskich, a nie kimś, kto może patrzeć z góry na inne topowe drużyny ze średniej ligi europejskiej, ze średnich krajów europejskich. Po prostu. No nie jesteśmy w takim miejscu, że możemy z nimi nawiązywać walkę, możemy z nimi być pół na pół, możemy bić się z nimi o piłkarzy, ale nie możemy patrzeć na nich z góry. No nie ma żadnego argumentu, żeby patrzeć z góry na inne topowe drużyny ze średnich lig europejskich. A już na pewno argumentem nie są pieniądze, bo wygodnie jest po nich chwycić, ale nie wytrzymuje to chwycenie za pieniądze starcia z rzeczywistością. Zwłaszcza zestawiając z ligami, które uznajemy za słabsze od naszych, a potem zerkamy w ich rekordy transferowe. I już nie wydają się aż tak bardzo słabsze od naszej te ligi i te drużyny. Natomiast spojrzałem sobie na czat i na to, co się dzieje na czacie. Na czacie generalnie są przede wszystkim podawane numery do kardiologów, że w razie gdyby twój pełen emocji, pełen werwy, pełen pasji, rant. A wiesz, dlaczego jest taki ten rant? Bo naprawdę lubię Kamila Kosowskiego i mnie boli, że tego typu wypowiedzi, gdzie naprawdę można było w dużo mądrzejszy sposób przejść przez sukces polskiej drużyny. Sukces polskiej drużyny rzeczywiście frapuje. Sukces polskiej drużyny rzeczywiście wprowadza w konsternację, ale dało się wybrnąć z tego inaczej. Dało się wskazać problemy ligowe. To, że Lech Poznań zdołał 3 razy w tym sezonie przegrać ze Śląskiem Wrocław. 3 razy ze Śląskiem Wrocław. Rezerwy Śląska Wrocław najprawdopodobniej nie przegrałyby 3 razy ze Śląskiem Wrocław w jednym sezonie, a Lechowi się to udało. Można było wskazać konkretne rzeczy, które nie działają, zamiast śmiać się z pucharu i sugerować, że Liga Europy. No jestem po prostu, jest mi smutno, że pan Kamil tak zrobił. No tak, najgorzej to mieć oczekiwania wobec kogoś, na przykład wobec swoich ulubionych ludzi, którzy potem no, nie wytrzymują tempa swoich oczekiwań i czasem zdarzy im się taka wypowiedź. Łukasz Brzykcy ładnie pisze: panowie, kozaczyć przed Drew Garden to byśmy mogli, gdyby to były zawody żużlowe, a tak to musimy z pokorą walczyć o wyniki, cieszyć się, jeśli uda się ich przejść. I Szymon jeszcze pisze: ja dalej nie rozumiem sensu istnienia Conference League, więcej z minusów niż plusów, zresztą takie były głosy od samego... Czyli ja nie widzę tych minusów, minusy są takie, że po prostu w nich możemy grać i możemy wygrywać, tak? To ja nie rozumiem minusów. Na pewno nie jest to głos z Wielkopolski. Szymonie, skądkolwiek jesteś, masz prawo, żeby te rozgrywki cię nudziły, ale to jest generalne, to są pieniądze, to są punkty rankingowe. My jako Polacy naprawdę nie powinniśmy narzekać, że takie rozgrywki istnieją. Piotr Szostakowski, przypomnijmy, że Isak miał oferty ze Szwecji i było jasne powiedziane, że Lech płaci lepiej. To prawda, więc jak najbardziej możemy wygrać rywalizację o zawodnika, ale to jakby to też przedstawiliśmy jako gigantyczny sukces, że udało się Isaka utrzymać, a nie tak, że dobra, jakieś leśne dziady ze Szwecji,
zaproponowały mech i paproć Isakowi. No to my to przebiliśmy, bo my to powinniśmy grać w Lidze Europy zawsze. Dzika karta dla Lecha Poznań. Nie, wygraliśmy walkę o Isaka i super. Natomiast zachowajmy proporcje. To nie jest tak, że możemy teraz lekceważyć wszystkich. Też to pamiętam. Szefie, Tomasz Rząsa do Piotra Rutkowskiego przychodzi. Szefie, przyszedł posłaniec. W Szwecji jeszcze nie mają komputerów. Przysłali ofertę za Isaka posłańcem i ten posłaniec przyniósł nam tutaj dary, przyniósł nam to świecidełko, które Djurgården otrzymało za litewskiego koszykarza. No i w takiej sytuacji nie był Lech Poznań postawiony. Lech Poznań postawił w sytuacji, gdy trzeba było nadpłacić, przepłacić i tak dalej, o czym zresztą wspominałem, że to jest transakcja, która nie do końca była w stylu Lecha Poznań ostatnich lat, a można było sobie na nią pozwolić z uwagi na to, że cierpliwie bardzo ten klub budowano od podstaw. Jeszcze dwa komentarze, Kuba, które chciałem, chyba że chcesz coś jeszcze dokończyć. No, Maciej Doniec. Kosowski za długo zimował w KR Morchen. Moim zdaniem stylówka na Wiedźmina to jest naprawdę top i duże gratulacje dla Kamila Kosowskiego. Jeśli chodzi o stylówkę, mógłby wyjść na solo nawet z samym Piotrem Obidzińskim, królem stylówek w uniwersum polskiej piłki. To wiele mówi. Adam Kaniecki. Rozumiem lekki niesmak po wypowiedzi pana Kamila, ale to przypadkiem nie było tak, że śmieliście się z tych rozgrywek? Znaczy śmialiśmy się? Tak. Żartowaliśmy z nich? Tak. To były rozgrywki, w których nie było VAR-u. To są rozgrywki, które są ewidentną furtką dla drużyn z naszego kręgu. Natomiast to nie jest tak, że my lekceważymy sukces, który się tam uda zrobić. To nie jest tak, że jaraliśmy, że Polska jest na takim etapie, kiedy może lekceważyć nawet udział w fazie grupowej Ligi Konferencji. Także tak, to nie są najpoważniejsze rozgrywki na świecie. To nie jest puchar, w którym grają tylko Chicago Bulls 96-97 z New Jersey Devils, tak? No ale to naprawdę tam są pieniądze, tam są punkty rankingowe, więc żarty żartami, ale korzyści są liczne. To jest prawda, co mówisz, i ja jeszcze bym dodał to, że no przynajmniej u mnie nie zmieniła się optyka, że Liga Konferencji to nadal jest trochę gówno puchar. I ja się jakby z tym zgadzam, że to jest trochę gówno puchar, natomiast innego nie dostaniemy, do innego nie mamy wjazdu w tym momencie naszego rozwoju piłki nożnej i raczej nie zapowiada się, żeby coś uległo drastycznej zmianie. I tak oczy trochę jeszcze na to, czy jak oceniać Ligę Konferencji całościowo, mi otworzyło to, co Lechici chwycili się tego dość mocno przy obecnej dyskusji, czyli czy ten wspominany z rozrzewnieniem Puchar Zdobywców Pucharów to były aż tak zdecydowanie bardziej prestiżowe rozgrywki. I ja sobie specjalnie odpaliłem nawet edycję PZP, tą legendarną, gdzie Legia Warszawa doszła bardzo wysoko. I no, jeśli chodzi o 1/8 finału, czyli tak dosyć wysoko już, biorąc pod uwagę, no to znalazł się tam Wrexham na przykład. Znalazła się tam niejaka Estrela Amadora z Portugalii. Nie był to Sporting, Porto ani Benfica w tamtym okresie. Później zresztą też. To nie jest tak, że Estrela Amadora zmieniła nazwę w pewnym momencie. Znalazł się też. I teraz uwaga, bo tu już potrzebuje się rozgrzać, nie dlatego, żeby błysnąć wiedzą, tylko dlatego, że po prostu to bardzo trudne dla mnie będzie. Knat Pstrnufelagiofram faktycznie grał z Barceloną, bo takie to były rozgrywki, że mogły się zdarzyć zespoły, które no, nie słyną z osiągania sukcesów na arenie międzynarodowej, bo takim zespołem na pewno jest Knat Pstrnufelagiofram. Z takim, który akurat słynie z takich zwycięstw. No i w tym Pucharze Zdobywców Pucharów na poziomie 1/8 grały tego typu drużyny, a nam to kompletnie nie przeszkadza, żeby ten puchar wspominać z bardzo dużym sentymentem i ani w 0,5% nie deprecjonować tego, co osiągnęła wówczas Legia, bo byłoby to zwyczajnie dość głupie. Oczywiście, że tak. Jeszcze Łukasz Pudełko pisze. Wyśmiewać Ligę Konferencji z pozycji polskiej piłki to jak lekceważyć 100 zł podwyżki, gdy nie ma się na czymś. Ja powiem jeszcze tak. Czy Liga Konferencji to są rozgrywki arcyprestiżowe, które ogląda cała Europa? Nie. Ale to są rozgrywki bardzo użyteczne dla nas, po prostu. Dla nas jako Polaków, dla nas jako narodu, uniwersum polskiej piłki. One są bardzo użyteczne i naprawdę można się pocieszyć. Dajmy sobie zezwolenie na radość z czegoś jednak czasem. I można się cieszyć, że polski klub coś wygrał wiosną. No już nie przesadzajmy, że... No i też trzeba pamiętać, że Lech jest dość wysoko w tych rozgrywkach, bo powiedzmy, że istotnie z pozycji mistrza Polski, który ma tę ścieżkę dosyć niezłą wciąż, jeśli chodzi o Ligę Konferencji Europy, no to powiedzmy, że awans do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy nie jest tak donośny jak awans do fazy grupowej Ligi Europy w przypadku Lecha Żurawia czy Michniewicza w Legii.
Natomiast no, wyjście z tej grupy i jeszcze przejście pierwszego dwumeczu, no to jest pewien etap, na którym już trudno jest lekceważyć, bo już pojawiają się rywale, którzy nie są Shamrock Rovers. Bo Shamrock Rovers, bo my się śmialiśmy i tutaj też jakby to jest odniesienie do tego, o co czat pytał. Dlaczego wyśmiewaliśmy teraz rozgrywki wcześniej, a teraz traktujemy poważnie? Bo na poziomie fazy grupowej istotnie zdarzały się Shamrock Roversy i zdarzały się drużyny, które istotnie są leszczami do oklepania. Z całym oczywiście szacunkiem dla tych drużyn, ale trudno byłoby oczekiwać, że część z nich urwie punkty któremuś z tej europejskiej klasy średniej, jakiemuś Lazio czy innemu West Hamowi. Teraz te drużyny już zostały wyeliminowane. Zostały wyeliminowane albo w fazie grupowej, albo w tej pierwszej fazie pucharowej. Lech Poznań przeszedł przez te etapy i został pośród grona dość elitarnego tak naprawdę, jeśli chodzi o... Ale nawet Kuba, jeśli mówić o lidze, o fazie grupowej, w której grały Shamrock Rovers i tak dalej, no to pamiętajmy, że nas nie było kilka lat w żadnej fazie grupowej, więc naprawdę znowu wracamy do tego lekceważenia. Paweł Szczęsny pisze, plusy Ligi Konferencji jest, to prawda, można w tym jakby zamknąć temat. Natomiast Kuba, jeszcze tu są dwa wątki, no bo Kamil Kosowski użył określenia Puchar Biedronki jako coś pejoratywnego. Ja jako wojownik Szejkomatu, jako człowiek, który bywa często w Biedronce, czuję się oburzony. Dlaczego Biedronka ma być wyznacznikiem braku jakości? To jest naprawdę smutne, to już jest obrażanie znaczącej części Polaków, która kupuje w Biedronce i się tego nie wstydzi. Nie wstydzi się korzystać z Szejkomatu. Także ja jestem oburzony. Tutaj kończę swoją tyradę. Ale druga kwestia, bo Kamil Kosowski nas trochę wrzucił, Kuba, w rolę obrońców Lecha Poznań, ale pamiętajmy, że oni właśnie przegrali ze Śląskiem Wrocław w niedzielę, więc to też jakby troszeczkę musimy też o tym porozmawiać, no bo my teraz nie koronujemy Lecha Poznań, bo nie, błędy są popełniane. Tak, a jeszcze chciałem jeden komentarz z czatu przeczytać. Adam Kaniecki. Występ w lidze konferencji jest jak seks. Nawet jeśli był nieudany, to dobrze, że w ogóle jest. Tak. Dokładnie tak. Interesujące określenie. Jeszcze parę osób pytało o moje określenie gównopuchar na Ligę Konferencji Europy. Ja nie jestem oburzony samą nazwą Puchar Biedronki użytą przez Kamila Kosowskiego, tylko całością tej narracji, że nie powinniśmy się cieszyć, że to pokazuje, jak niskie mamy wymagania, że to pokazuje jakieś, nie wiem, odrealnienie też polskiego środowiska piłkarskiego, bo powinniśmy realnie oceniać to wszystko, że mamy pieniądze, mamy piłkarzy, mamy wszystko i taka 1/8 Ligi Konferencji Europy to powinien być cel minimum dla każdego polskiego klubu. Otóż nie, każdy polski klub dałby się ukamieniować za 1/8 Ligi Konferencji Europy i deprecjonowanie teraz tego sukcesu to oznacza zarzucanie każdemu polskiemu klubowi, że ma wymagania zbyt niskie, a raczej chyba odwrotnie do tej pory było w polskim futbolu. Ja jeszcze powiem również szanownemu panu Kamilowi Kosowskiemu, że wygrywanie w Lidze Konferencji buduje ci ten ranking, który później może się przydać także w Lidze Europy, a nawet w grze o Lidze Mistrzów. Więc warto się o to starać, nie warto tego lekceważyć. To są te same punkty. Jest mnóstwo przykładów drużyn, które po powstaniu Ligi Konferencji już zbudowało sobie jakiś horrendalnie, absurdalnie wysoki ranking dzięki długiemu rajdowi w Lidze Konferencji. I później te drużyny, które grają w Lidze Mistrzów, w Lidze Europy, mówią, ale jak to? Ale skąd wy macie taki wysoki ranking? Co tu się zdarzyło? Jaka jest ta historia? A oni mówią, pozwólcie, że opowiem wam o pewnym pucharze, którego nie jesteście świadomi. Ale my tam byliśmy w półfinale? Co, półfinał? To byśmy słyszeli. Nie słyszeliście, ale to się liczy. To dało nam ranking i to my jesteśmy rozstawieni. Dokładnie. Tak to wygląda, tak to przebiega i jest to uzasadnione ze strony władz UEFA też z tych względów, o których wspomnieliśmy wcześniej, że po prostu dobrych klubów na powiedzmy solidnym poziomie jest coraz więcej i więcej w Europie, więc nie ma ryzyka, że zakładasz nowy puchar i okazuje się, że musisz dobierać drużyny do gry w tym pucharze pośród drużyn dzikich, które wysłały zgłoszenie do lokalnej gazety. Tak, wybrzeże klatki schodowej, chętnie was powitamy w gronie naszych pucharowiczów. To tak nie przebiega. Naprawdę UEFA ma mnóstwo klubów, które są na poziomie, dzięki któremu mogą prezentować się godnie na arenie europejskiej. I jeszcze jedno, Kuba. Każde zwycięstwo polskiego klubu w europejskich pucharach to jest radość dla Jana Sikorskiego. Jan Sikorski jest naszym kolegą, który jest osobą w uniwersum polskiej piłki, która śledzi europejskie puchary od strony rankingów, od strony punktów. No i przyznajmy, to były trudne lata dla Janka, bo zamykał sklepik
pod koniec sierpnia. Tym razem może mieć trochę radości, więc to zawsze warto. Natomiast chciałem cię zapytać o ten mecz ze Śląskiem. No słuchaj, Lech, kolejna porażka ligowa, dopiero co dostali w trąbę od Zagłębia, teraz ze Śląskiem, trzecia porażka ze Śląskiem, Citajszwili robiący fenomenalną asystę do Johna, chciałbym, żebyś powiedział jakiego. Muszę ci powiedzieć, że jestem oburzony wręcz. Oburzony jestem i to dwukrotnie się oburzyłem. Najbardziej się oburzyłem, kiedy prześliczne, przepiękne, absolutnie doskonałe podanie pana Johna Jebały nie zaowocowało zapunktowaniem. No przecież to jest skandal. Takie gole powinno się uznawać, niezależnie od tego, co... No przy takim podaniu nie uznajesz gola, bo jakaś ręka? Nie ma tak. Po to mamy VAR, po to mamy te wszystkie, żeby na VAR-ze zobaczyli. U, ale kozackie podanie, ty. Słuchaj, Szymon, uznawaj. Tak, podanie było naprawdę kozackie. Nie wiem, czy widziałeś to z Murawy, ale takich podań nie widzisz na co dzień w tej lidze. Także uznaj. Co, że złamał potem nogę bramkarzowi? Nie. Podanie było absolutnie przekozackie. No a poza tym John jebała, poza tym, że powinien mieć asystę, niesłusznie anulowaną przez VAR, dodajmy. To była za ładna asysta, żeby ją anulować. Przy tak ładnych asystach po prostu wyłączasz VAR. To jest prawda. No to jeszcze miał gola na 2-0. Pan John jebała, serdecznie polecam, jeśli ktoś jeszcze nie ma fantazy, naprawdę się spłaca. Chociaż fantazy, w ogóle w pierwszej lidze fantazy jestem 9 pod względem ligi prywatnej UKS-u. Znaczy nie prywatnej, tylko wszystkich kibiców, którzy wybrali. W generalnej chyba jestem 150, bo no, wziąłem Pirulo, a Pirulo tak. Coś wszedłeś ten? Że? Mówię, że wysoko, naprawdę wysoko. No kurde blade, ja nigdy nie byłem tak wysoko. Pierwszy raz nie zapomniałem zrobić zmian i kupiłem Czubaka, który strzelił hat-tricka. Tak się nie dzieje zazwyczaj w moim życiu. To sam się zastanawiam, a już się nie zastanawiam. Wtryskiwacze paliwa, to jest to, co się wydarzyło w zamian za to, że Czubak, którego kupiłem w fantasy, strzelił 3 gole. Natomiast wracając do Śląska i Lecha, to jeszcze ja z kolei ciebie chciałem zapytać. Co myślisz, tylko muszę się tutaj posiłkować Transfermarktem i Flashscorem, co myślisz o występie pana Dominika Holca? Czy sądzisz, że jest to bramkarz, który wreszcie wygryzie Filipa Bednarka z bramki Lecha Poznań? Znaczy, no Filip Bednarek naprawdę chyba nie musi się obawiać, ale to jak Dominik Holec był w Polsce dość długo i pokazał się raczej z dobrej strony, ale ledwo wylądował w bramce Lecha Poznań i zaliczył najgorszy mecz, jaki tylko mógł zanotować na ziemi polskiej. Natomiast nie przegrał tego Lech Poznań przez Dominika Holca. Przyczyny są głębsze i są zastanawiające, no bo nawet Radek Murawski, który ma świetny sezon, no zachował się absolutnie kretyńsko, zaliczając czerwoną kartkę w momencie, kiedy jeszcze było wsparcie Reboko w tej akcji, kiedy było dosyć daleko od bramki, kiedy był dosyć wyrzucony na bok John Jebała, więc no, zastanawiający, kiepski mecz. Oczywiście Leszczyński też swoje pobronił, natomiast no, na ten moment Lech, pamiętajmy, że Lech naprawdę musi awansować do pucharu. No musi. Jakiegokolwiek rankingu by nie wypracował w tym sezonie, no to jeśli znowu nie awansuje do pucharów, to nie będzie miało znaczenia, czy on ostatnio łącząc ligę z pucharami zajął 11 miejsce, a teraz zajął 5. No potrzebuje pucharów, potrzebuje budować ten ranking, potrzebuje znowu mieć szansę na ligę konferencji, potrzebuje bardzo pucharów, więc naprawdę w tym momencie to jest takie stepowanie na polu minowym w wykonaniu Lecha Poznań w Ekstraklasie. A opór, wydaje mi się, ten scenariusz możliwy, że jest sobie końcóweczka ligi. I już wiesz mniej więcej, dokąd doszedł Lech w Lidze Konferencji Europy, wiesz jak zapunktował. Zdajesz sobie też sprawę, jak z innych państw pucharowicze będą wyglądali w przyszłym sezonie. Mówisz sobie, kurde, Lech prawdopodobnie będzie rozstawiony w półfinale Ligi Konferencji. Jeśli zajmie 4. miejsce w lidze, to od razu awansuje do strefy medalowej Mistrzostw Świata w Judo. To będzie Lech Poznań, bo takie ma piękne rankingi po tej Lidze Konferencji, ale musi zająć 4. miejsce. I to jest haczyk, którego nie można zlekceważyć, bo aktualnie ma 7. i ma bardzo dużo punktów straty do tego 4. To był dramat. Ja nieraz analizowałem sobie ranking Lecha Poznań, bo często przeglądam ten UEFA ranking i to wyglądało tak. Lech ma super ranking w jednym roku, w następnym okrągłe 0. Lech ma jakieś punkty, Lech ma okrągłe 0. A w tym czasie jakiś klub typu Hamrun Spartans z Malty po prostu co roku wchodził do pucharów i później miał ranking wyższy. W ten sposób Lincoln Redims wyprzedziło Lecha Poznań przed tym sezonem i w ten sposób różne kluby z naprawdę nielicznych, słabszych lig od Ekstraklasy miały lepsze rankingi od Lecha Poznań. Po prostu grały regularnie. Lech musi być klubem, który co roku gra w pucharach. Po prostu.
tego, to musi być dla niego coś oczywistego. I nie ma żadnego argumentu, że Lech może nie awansować. Ma duży budżet, ma szeroką kadrę, podpisał wszystkich zawodników, przedłużył kontrakty z tymi, z którymi chciał, zatrzymał Skurasia na wiosnę, no ma grać w pucharach, nie ma żadnej wymówki, jakiekolwiek sukcesy nie osiągnie w europejskich pucharach, nie ma to znaczenia, nie ma żadnej wymówki z europejskich pucharów, jeśli nie awansuje przez ligę do pucharów. A może przez Puchar Polski? A, no nie. Właśnie, Śląsk-Wrocław. To jest po prostu kryptonit. No niezwykły kryptonit na Lech Poznań. Śląsk-Wrocław. Po prostu jak chcesz wystraszyć teraz jakiegokolwiek Van den Broma na konferencji, chcesz rozjuszyć, chcesz wystraszyć Isaka, wyciągasz propożyc Śląska-Wrocław i nim machasz w kierunku dowolnego Lechity. Straszne, kurczę, straszne. To było smutne, bo generalnie to trochę też obrazuje przekleństwo naszej piłki, albo błogosławieństwo, zależy jak na to spojrzeć, od której strony, bo wspomniałeś o tych drużynach z takiego totalnego piłkarskiego zadupia, które mają świetne rankingi, bo wygrywają taśmowo mistrzostwa i zaczynają w eliminacjach Ligi Mistrzów, potem sobie coś tam gdzieś zapunktują w Lidze Europy, no i jak tak 5 sezonów z rzędu sobie będą punktować, tak, gdzieś tam ciułać te punkty, no to jest ekstra. Natomiast u nas ta konkurencja jest tak szalona, to rozdrobnienie jest tak mocarne, że bardzo trudno jakąkolwiek ciągłość, bo może ci się zdarzyć taki sezon, że nie zagrasz w pucharach. I nie jest to wcale powiedziane, że jeśli włożysz pierdyliard złotych w swoją drużynę, jeśli masz gigantyczne kontrakty i naprawdę wysokie premie i wszystko, i jesteś Legią Warszawa ze stolicy i masz rekordową liczbę mistrzostw Polski i masz bazę kibiców na cały kraj, to i tak może ci się zdarzyć sezon bez europejskich pucharów, na przykład dlatego, że grasz na dwóch frontach i nie potrafisz połączyć tych dwóch frontów nijak. I Legię Warszawa to dotknęło bardzo mocno, nieraz zresztą, a teraz może to dotknąć Lecha Poznań i już trochę jest mi żal tego, co się może wydarzyć, bo naprawdę zdecydowanie rozsądniej było, zwłaszcza dla kibiców Lecha Poznań, a bardzo z nimi sympatyzuję, gdyby Lech grał co roku, budował sobie ranking i był coraz wyżej. Ale niestety scenariusz układa się dokładnie odwrotnie, by roztrwonić wszystko to, co udało się zdobyć. Dokładnie. Jak patrzyłem w ogóle na ten mecz ze Śląskiem, to no kurde, inna drużyna w ogóle, nawet w organizacji defensywy. No, jak to możliwe? Jak do tego dochodzi? Ja rozumiem rotacje jakieś, rozumiem, że nie, podmieniam się nazwiska, ale to naprawdę jakbyś podmienił niektórych gości na dublerów aktorskich. Jestem absolutnie zaszokowany. O, jeszcze Big Fellow 36 odnośnie tego, że jak może grać w tych rozgrywkach szósta czy tam siódma drużyna Premier League. Big Fellow pisze: West Ham według Transfermarkt jest warty dwa razy więcej od całej ekstraklasy. No tak, ale lekceważmy rozgrywki, w których gra West Ham. Pewnie, że tak. No, nie, tak. Mam przyjemność, znaczy przyjemność nie. Mam, no zaszczyt to jest lepsze słowo. Śledzić raz na jakiś czas West Ham United, bo z nim też sympatyzuję. I oni faktycznie walczą raczej w dole tabeli, żeby nie powiedzieć wprost, że walczą o utrzymanie. Ale mimo tego, to wydaje mi się, że każdy z zawodników West Ham United, przychodząc na przykład do Ekstraklasy, stałby się ikoną, postacią, do której pozostali kibice, nawet klubów zwaśnionych z tym, do którego przyszedłby zawodnik West Ham United, po prostu zanosiliby modły. Wsadzaliby w ścianę, w płot domu, w którym mieszkałby ten piłkarz West Ham, wsadzaliby karteczki z prośbami, żeby one się zrealizowały. Tak, o, za powodzenie na egzaminie i pyk w te ściany. Tak by było, gdyby piłkarz z Premier League, grający regularnie w Premier League obecnie, przyszedł do polskiej ekstraklasy, tak sądzę. Więc no, trudno by było lekceważyć ich w pucharze. Tak, on z miejsca taki zawodnik po prostu dostałby nagrodę dla najlepszego piłkarza w historii ekstraklasy, to znaczy od czasu Zbigniewa Bońka, ale bez rozegrania jakiejkolwiek minuty. Przypomnę, Kuba, bilans Wadisa Odjidjiafoe w Premier League. 10 meczów, 275 minut. Do widzenia. Jeden z piłkarzy, którzy do dzisiaj są wspominani jako najlepsi w ostatniej dekadzie. To jest jego bilans w Premier League, a my sobie lekceważymy teraz cały West Ham, który jest wart, który no pewnie jest byłby sobie w stanie kupić całą ekstraklasę. Także chyba powoli zamykamy temat Lecha Poznań, nie? Tak, tu tylko jest jeszcze fajne przemyślenie, dlatego że jest o Chorwacji, więc będę mógł błyszczeć swoją wiedzę ekspercką, tak? Totem Pcham pisze: pozdro z Zagrzebia, tutaj liga jest o wiele bardziej paździerzowa niż Ekstraklasa, meczów nie da się oglądać, a wiele meczów Dinamo jest chamsko ustawiona, ale mimo to Dinamo może zachodzić daleko i sprzedawać. Właśnie to jest jakby klucz i drugi przykład to jest Serbia, Chorwacja i Serbia, gdzie masz łącznie w tych dwóch państwach trzy drużyny, które no, są dominatorami, hegemonami można by nawet powiedzieć, jeśli chodzi o Dinamo Zagrzeb, czyli wygrywają taśmowe mistrzostwa,
skupują taśmowo wszystkich najbardziej utalentowanych. Rok w rok grają w pucharach, z różnym, zmiennym szczęściem, ale grają rok w rok w pucharach, budują swoje rankingi. Absolutnie nikt nie ma żadnych pretensji, jeśli zdarzy się, że na krajowym podwórku jakiś kruczek dotyczący przepisu zostanie zinterpretowany na korzyść tych hegemonów. Jakiś łamak. U nas, nawet kiedy Raków zaczął otrzymywać decyzje, które wydają się dla niego dość korzystne, to już podniósł się duży rwetes. Natomiast tam takich sytuacji nie ma, bo jeśli ktoś fika na przykład w Zagrzebiu, no to się kończy no, nie najlepiej. Tak jak na przykład jeśli chodzi o dziennikarzy, którzy zostali pobici przez pana Zdrawko Mamicia swego czasu. Więc jeśli my się z nimi porównujemy, no to trzeba pamiętać o tym kontekście, który absolutnie jest kluczowy, że drużyna Nowy Pazar, mieliśmy jej nie obrażać, nie deprecjonować, ale no jakoś... Nowy Pazar znakomite, oczywiście. Sama przychodzi na myśl. Radnicki Niż, no jeśli Radnicki Niż, władze Radnickiego Niżu powiedzą, że sorry, ale w tym sezonie nie gramy wcale o Ligę Europy, to kibice obaj Radnickiego Niżu to zaakceptują. Natomiast jeśli kibice dowolnego średniaka Ligi Polskiej powiedzie, że słuchajcie, zadowolimy się tym, że dostarczamy bardzo utalentowanych piłkarzy do Legii lub Lecha, to kibice prawdopodobnie taki zarząd wywieźliby na taczkach. I to jest podstawowa różnica między takimi krajami, gdzie jest dominator i jest on uzasadniony tym, że ma kibiców w całym kraju, a takimi, gdzie każde miasto powyżej 100 tysięcy mieszkańców ma swój klub, który ma być mistrzem, bo tego oczekuje całe miasto. Bo nie ma tak, że w Lublinie jest tylko Legia, tylko w Lublinie jest Motor Lublin i on ma być najsilniejszy i koniec. I tak to wygląda, i tak to się prezentuje. Kuba, pozwól mi na skromny performance. Przeczytam drużyny, które w serbskiej lidze spadły do strefy relegacyjnej i tam będą się bić. Dobrze? Przeczytam na razy. Radnik Surdulica, Mladost Gat, Spartak Subotica, Mladost Luczani, Radnicki Niż, Napredak Krusewac, Jawor Matis Kolubara. Ty słyszysz nazwy klubów, ale są takie osoby, które są dość aktywne na Indonesian Bet Life, które słyszą tylko łamak, łamak, łamak. Fajnie, fajnie, Jan Durlak jeszcze to też sumuje, że Kuba w Chorwacji chyba nie akceptuje tego Hajduk Split i trochę nie za fajnie dla nich, jeśli chodzi o Mamicia i jego działania. Owszem, Hajduk Split do tego się posunął, że raz oddał Walkovera dla Dinama Zagrzeb, bo stwierdził, że w takich warunkach to oni nie mają zamiaru występować. Jama 216. Czy to są drużyny w lidze, czy nazwiska serbskich zbrodniarzy? Zbrodniarz to złe słowo. W Serbii nie używamy tego określenia. Osoby o skomplikowanym życiorysie. Tak się mówi. Poeta, lekarz, kardiolog, zbrodniarz wojenny. No ale dobrze, a propos takich rzeczy, czy nieładnych, czy rzeczy, które mnie irytują. Czyli co, czas na Sosnowiec. Co tam się wydarzyło w Sosnowcu? Ja słuchałem wypowiedzi pana prezesa Sosnowca. Zagłębie Sosnowiec otwierał nowy stadion. Tak bywa czasem. Jak już budujesz lat 100, to chcesz potem otworzyć stadion. I chcesz, żeby to było wielkie święto futbolu. I okazuje się, że co? Że los się do ciebie uśmiecha. Daje ci na tacy mecz o dużym prestiżu, bo jest to starcie Hanysów z Gorolami, bo jest to starcie Zagłębia Dąbrowskiego z Górnym Śląskiem, bo jest to starcie Zagłębia Sosnowiec z GKS-em Katowice. I myślisz sobie, ale to jest otwarcie, to jest coś. Fajnie by było stworzyć takie show, jak na przykład na Legia Widzew niedawno, gdzie naprawdę dosyć dużo do otoczki całego spotkania dołożyło to, że po prostu kibice darzą się szczególną nienawiścią. I myślisz sobie, kurde, ciekawe jak ten Sosnowiec to rozegra. Jak to zrobią? Jak wyprzedają cały stadion? Jak na otwarcie przyjmą kibiców derbowego rywala? Otóż nie przyjmą, bo jak się okazuje, drogi dojazdowe do sektora gości albo ścieżki dojazdowe, albo jakaś inna pierdoła jest w tej chwili w remoncie. I wydaje się, że temat jest zamknięty. No skoro remont, no to nic nie możemy zrobić. Władze klubu mają związane ręce. Zobaczcie, chętnie byśmy ugościli rzeszę kibiców z Katowic. Puścilibyśmy każdego katowiczanina, który by tutaj się zjawił. Ale niestety, zobaczcie na tę płytę chodnikową. Ona tu właśnie jest w remoncie teraz. Ta płyta chodnikowa jest oddana do renowacji. I dopiero jak ją z powrotem wsadzimy na miejsce, to wtedy będzie można wpuszczać gości. I wydawać by się mogło, że czyste papcie. Ale nie. Wychodzi prezes Zagłębia Sosnowiec przed kamerą i mówi, czy chodzi o remonty? Nie.
Nie, gówno, nie chodzi o remonty. Chodzi o to, że większy komfort będzie, kiedy nie będzie kibiców gości. Bo wiecie, jak goście, to problemy, bo tam mogą się obrażać, albo krzyczeć nieładnie, albo śpiewać na siebie. Także lepiej było, jakbyśmy gości nie wpuścili, a my sobie za to wpuścimy tam swoich kibiców na sektor gości. Stadion będzie wyprzedany, będzie sobie lżył ładnie wspólnie GKS Katowice i nikt nie będzie z drugiej strony odpowiadał, bo przecież piłkarze nie będą odkrzykiwać na te obelgi. No i ta wypowiedź mnie trochę rozsierdziła, bo jest to dość irytujące uzasadnienie tego, dlaczego nie ma gości na meczu. Krzysiek Stanowski też się do tego odniósł, moim zdaniem bardzo celnie. Mówiąc krótko, są przepisy, że trzeba wpuszczać kibiców gości, ale Sosnowiec nie wpuścił, bo tylko by przeszkadzali. Ja sobie odwinąłem rzeczywiście dzisiaj przed programem wypowiedź pana prezesa Zagłębia Sosnowiec i podobały mi się te argumenty. Ta cała wypowiedź zaczyna się, polecam uwadze wszystkich. Catering ciężko się napracował. Że no tak to chyba nie mogliby, nie wiem, serwować bułek, jakby przyjechali kibice GKS-u. Naprawdę, być może tam czegoś brakuje, ale ta wypowiedź zaczyna się od tego. Pytasz prezesa Zagłębia Sosnowiec, a dlaczego nie wpuściliście kibiców gości, skoro tak jest w przepisach, że powinniście wpuszczać kibiców gości? Catering bardzo się napracował. No i zamknięty temat, tak? Później jest to, że przyszło wielu nowych kibiców i gdyby usłyszeli wyzwiska, to na pewno by już nie przyszli. No na pewno, na pewno. Idąc na stadion spodziewali się, że Bogusław Kaczyński będzie im tutaj opowiadał o Rigoletto Mozarta oczywiście. Także jak najbardziej niczego innego się nie spodziewali po wizycie na meczu piłkarskim. Tak, i oczywiście była też sugestia, że kibice, na pewno gości zepsuliby święto, włączyli czujki, alarmy, to jest nasze święto. Jeszcze przyjdzie pora na kibiców gości. Nie wiemy kiedy, Zagłębie Sosnowiec samo sobie ustali zasady i tak dalej. To nie przejmuje się tym, że generalnie powinno się wpuszczać kibiców gości, bo tak jest. Wiesz, smutne moim zdaniem jest to, że w ostatnim okresie mieliśmy naprawdę dużo spotkań, które miały wyjątkowo wysoką temperaturę, tak bym to określił. Bo przecież był mecz Legia Widzew, ale wcześniej był też mecz Widzew Legia. Były w ubiegłym roku derby Łodzi, były drugie derby Łodzi. Po raz pierwszy od po raz pierwszy od paru ładnych lat z obecnością kibiców gości na stadionie. Tych meczów było naprawdę mnogo. Były jakieś derby Krakowa gdzieś po drodze. Zdarzały się takie sytuacje, kiedy na jednym stadionie były dwie zwaśnione grupy kibiców. I nic większego się nie zdarzyło. Ja rozumiem, że dochodziło do jakichś tam incydentów. Natomiast patrzę sobie na Ligue 1 francuską i patrzę na to, do jakiego rodzaju tam incydentów dochodzi, gdzie dosyć regularnie chuligani po prostu hasają sobie po murawie. Ostatnio chyba zresztą jeden z bramkarzy musiał nastąc jakiegoś chuligana, który chciał mu naubliżać. Ten bramkarz to chyba Dimitrowicz. Nie jestem pewien, czy to akurat było tam, ale no generalnie takie rzeczy się zdarzają. Takie incydenty mają miejsce w najmocniejszych ligach. I nie jest jedyną receptą, że to w takim razie nie róbmy mecze bez kibiców gości i problem z głowy, i rozwiązany, i pora na CS-a. No, mierzą się z tym wszystkie ligi tak naprawdę. Jedne trochę lepiej sobie z tym razem, inne trochę gorzej. Ale takie jawne podniesienie dłoni, że o, poddaję się, lepiej będzie jak catering się napracuje, a ich praca zostanie na życie doceniona. No to jest droga do nikąd. No. Ja jestem bardzo zażenowany tym, co się tutaj wydarzyło i chciałbym, żeby jednak kluby po prostu zaakceptowały taką rzeczywistość, kiedy na stadionie są dwie grupy kibiców i obie dopingują swoje kluby. Nie może być tak, że sobie decydujesz po prostu uznaniowo, że tych nie wpuszczasz, a tych wpuszczasz. To po prostu tak po prostu nie powinno być. I był na tym meczu Cezary Kulesza i myślę, że on też jemu też powinno się to po prostu nie podobać. To nie może tak być, że wybierasz sobie, którzy kibice przyjeżdżają. Rozumiem, że jest pewna niechęć uwieczniona nawet w serialu Święta Wojna między tymi oto dwoma klubami, tymi dwoma grupami kibicowskimi, ale to wciąż nie tłumaczy, że dobra, my właśnie chcemy wpuścić i co tam zrobicie. No nie, tak nie może być po prostu. No, też tak myślę. Mając świadomość, że bywaliśmy jako kibice ogólnie niezbyt grzeczni momentami, no to nie jest to powód do tego, żeby anulować obecnie kibiców gości na każdym polskim stadionie, a jeśli byśmy przymykali oko na takie sytuacje, to pewnie do tego by prędzej czy później doszło. Zwłaszcza, że są takie miejsca, jak na przykład Grecja, gdzie ten problem jest faktycznie zdecydowanie bardziej poważny i tam się praktykuje takie rzeczy, że po prostu gości nie ma. Przez chwilę chyba też dotyczyło to
Holandii w trakcie, kiedy kibice już dość ostro, znaczy może inaczej, kiedy było ich coraz mniej, nie zawsze z przyczyn naturalnych, tych kibiców. Mhm. Więc no, nie jesteśmy w żadnym mierze na tym etapie. Wręcz przeciwnie, nawet w Ekstraklasie mamy bardzo jasne dowody, że da się zorganizować mecz o największej możliwej temperaturze i nie dzieje się nic, co mogłoby zniesmaczać, odstraszać od linii sponsorów, widzów, zupełnie zżenować i że liga się kończy, bo widze z Legią się powyzywali. No nie, wręcz przeciwnie, wszystkie materiały dotyczące meczu Legii z Widzewem dotyczyły przede wszystkim tych wszystkich kibicowskich kontekstów, a nie tego, że to dwie duże drużyny, jeśli chodzi o Ekstraklasę, które bardzo dobrze sobie w lidze punktują. Zresztą rozmawiałem też z osobą, która trochę była rozczarowana tym, że chciałaby więcej posłuchać o piłce nożnej, a nie o tym, że witamy w piekle, że tutaj pociąg specjalny i tak dalej, że akcenty były przekierowane bardziej na kibicowskie motywy tego meczu niż na piłkę nożną. I no, ja jakby nie mam pretensji do Canal Plus, że w taki sposób sprzedawał ten hit. I wydaje mi się, że jednak mimo wszystko to zadziałało na plus dla całego widowiska, a nie na minus. Nie wiem, czy się ze mną zgadzasz, bo być może nie. Znaczy, nie wiem, nie śledziłem aż tak tego programu. Wydaje mi się, że też było dużo wątków piłkarskich, tak ogółem w przestrzeni, no bo działo się dużo w tym meczu też piłkarskich kwestii, więc... Najbardziej mi chodzi o zapowiedzi przedmeczowe, no ale to nie jest powiedzmy najistotniejsze. No, bardziej wskazuje na to, że tu się da, gdzie mamy no... Ekstraklasę, piątkowy wieczór, absolutny prime time i dużo większym ryzykiem jest, że w tym miejscu coś się wydarzy, co zniechęci absolutnie kibiców do ligi, niż no w Sosnowcu, który otwiera stadion. No nie sądzę, żeby obrazki z Sosnowca obiegły świat i że o Jezu, co się wydarzyło w Sosnowcu? Chłop w Sosnowcu obraził Katowice, a chłop z Katowic powiedział, że Zagłębie to gołębie. No nie może dochodzić do takich scen na polskich stadionach. Nigdy więcej, trzeba uderzyć pięścią w stół. Nie będzie nikt mówił, że Zagłębie to gołębie. Prawda. Tak to wygląda. Szczepan Suchoparski pyta o głośność transmisji. Wiadomo, że transmisja już raczej dobiega do końca, ale jeśli uważacie, że powinna być głośniej, to dajcie znać, bo to generalnie na przyszłość będzie dla nas cenna informacja. Czy jest ok, czy trochę głośniej, to zawsze jest to cenna informacja dla naszych realizatorów. Prawda. Zwłaszcza, że dzisiaj było budzenie na szybko. Budzenie na szybko było dzisiaj. Kuba, jeszcze jeszcze coś w kwestii Sosnowca, czy gołębiami zamknęliśmy temat? A wiesz co, to jeszcze ci powiem coś. Powiem ci coś odnośnie kibiców gości, bo to był po prostu dram. Miałem to powiedzieć wcześniej, ale był Szymon Jadczak akurat z nami tydzień temu. ŁKS jechał na Skrę do Bełchatowa, bo Skra swoje mecze organizuje w Bełchatowie. I trzykrotnie się zmieniały ceny biletów na ten mecz. I trzykrotnie trzeba było zapisy robić na ten mecz i trzykrotnie kupować bilety. Ja byłem absolutnie szczerze oczarowany tym, jak sprytnie postąpiła Skra Częstochowa w momencie, kiedy zamiast oferować 1200 biletów na sektor gości po 30 zł, stwierdziła, że na sektor gości powędruje 400 biletów po 30 zł, a pozostałe 800 zostanie sprzedanych jako miejsca na sektory gospodarzy po 40 zł. Oczywiście nie chodzi o te 10 ziko, bo nikt z nas się na to nie oburzał, tylko na fakt, że jest sobota, jest południe. I zaczynają do nas dochodzić bardzo niepokojące sygnały, że Skra zapomniała o tym, że żeby powyżej 1000 osób na meczu się pojawiło, to potrzebna jest zgoda na imprezę masową. I że nie wiadomo w sumie, czy my wejdziemy na ten mecz, czy nie wejdziemy, czy wejdziemy za 40 zł, 30 zł, czy na podstawie listy wyjazdowej, czy na podstawie biletów. Ja kupiłem najpierw bilet na sektor gości, potem mi oddano za niego pieniądze, potem kupiłem sektor na sektor gospodarzy, potem się dowiedziałem, że nie wiadomo, czy tam wejdę. No i jeśli chodzi o traktowanie kibiców gości, to byłem dość mocno zażenowany tym, co się wówczas wydarzyło. Natomiast chciałem pochwalić, że zupełnie jak w moim życiu, ostatecznie wszystko się ułożyło, wszyscy weszli na stadion, niektórzy nawet za 30 zł, a nie za 40. I mimo, że za 5.12 dosłownie zostały przeprowadzone pewne rzeczy, no to się udało przeprowadzić. Natomiast byłoby super, gdyby kluby jednak uważały, że kibice gości to są ludzie też. Kuba, nie wiem, czy zauważyłeś, ale na czacie niektórzy sugerują, że być może... Jeśli chodzi o kwestie kibicowskie na meczu Legia Widzew, pewne rzeczy ci umknęły, co jest zaskakujące. A, jeśli chodzi o to, co się działo już po, na Skyboxach. Filip L., komentarz. Szczególnie ten filmik, jak jeden kibic Legii ściągnął za nogi z wyższego piętra kibica Widzewa. Film pokazujący, jak dobry kumpel pomaga mu szybciej dostać się na dół. Przemocą bym tego nie nazwał.
Ja szczerze mówiąc nie śledziłem tej całej otoczki kibicowskiej, więc przyznam, jestem tutaj Jaroszem. Naprawdę dużo się działo, jeśli chodzi o piłkę. Natomiast nie wiem, jak się do tego stosunkować, że tam jednak coś, jakie rzeczy się działy, nie było tylko wymian uprzejmości werbalnych. Nie, no ja nie podaję tego meczu jako przykład, że zobaczcie, tu się nienawidzą, a nie doszło do żadnego jakiegokolwiek incydentu, bo zawsze przy takich meczach dochodzą incydenty, jak świat długi i szeroki i jak piłka nożna jest piłką nożną, bo to nie zaczęło się 10 lat temu ani 20, tylko trwa, odkąd budzi tak ogromne emocje futbol. Po prostu porównując sobie temperaturę i incydenty, łącznie z tym ściągnięciem z trybuny kibica, chyba to zresztą legionista ściągnął, jeśli się nie mylę, ale nie chcę tutaj wyrokować, bo widziałem tylko urywek filmiku. Zestawiając to na przykład z tym, co się dzieje na meczu PSG Marsylia albo na derbach, meczu quasi-derbowym, czyli Lyon Saint-Étienne, no to nie jest tak, że my musimy się wstydzić tego, co się u nas wydarzyło, bo uważam, że generalnie mecz odbył się w bardzo spokojnym tonie pod tym kątem. Nie doszło do zadym na murawie, do czego dochodzi notorycznie w wielu innych miejscach świata i nie chcę, żeby to zabrzmiało, że tak dobra, ale tam to wiecie, biją czarnoskórych, ale trudno uciec od tego kontekstu, skoro po prostu nikt na świecie nie jest w stanie w 100% wyeliminować takie zachowania z meczów o tak wysokiej temperaturze. Więc to, że przyjechało ponad 1500 kibiców Widzewa do stolicy i to, że zasiadło prawie 30 tysięcy kibiców na trybunach, w większości z Warszawy i doszło do tego jednego incydentu, no to uważam, że nie jest to powód do tego, żeby teraz drzeć szaty i stwierdzić, że gości nigdy, nigdzie. Zwłaszcza, że zresztą działo się to na trybunie Skybox, czyli na lożach, gdzie nawet gdyby kibiców gości nie było na stadionie, to ci, którzy tam byli, i tak by się tam znaleźli, no bo na lożach przypadkowych ludzi nie ma. Karol Karwacki, skoro koniec transmisji, żaden koniec transmisji, tak łatwo się nas nie pozbędziecie, chyba że w końcu Mariusz Kolano zdradzi, jak to wyłączyć, ale na razie jest mało aktywny. Kuba, jeszcze dwa wątki, które chciałem dzisiaj poruszyć koniecznie. No wie. Chciałem cię zapytać, startuje dzisiaj Puchar Polski i ja wiem, co ty za chwilę zrobisz. Za chwilę zrobisz tak, zobacz. Tak, przed wypowiedzią. Ponieważ mecz Lechia Zielona Góra, Legia Warszawa, święto piłkarskie w Zielonej Górze zaczyna się już za niespełna 3 godziny. Chciałbym, żebyś podzielił się ze mną i z naszymi widzami opinią na ten temat. Chyba jest w ogóle sold out, jeśli się nie mylę, na tym meczu. No powiem tak, budowanie prestiżu Pucharu Polski trwa. Jesteśmy już w tej fazie, kiedy została sama elita. A jak wiadomo, elita nie gra byle kiedy. Elita gra wtedy, kiedy azjatyccy kibice mają właśnie popołudniowe wolne pracy. I dlatego właśnie azjatyccy kibice, którzy właśnie teraz jadą tymi kolejkami zatłoczonymi w Japonii, to duży problem. Kocioł w metrze. Oni jadą w tym tłoku do domu. I myślą już tylko o jednym. Usiąść wygodnie w fotelach. Włączyć transmisję z elitarnych rozgrywek w elitarnym państwie w swoim prime time. I w swoim prime time mają do wyboru nic, albo Lechia Zielona Góra z Legią Warszawa w rozgrywkach Puchar Polski. Jestem szczerze oczarowany. Rozumiem brak świateł na stadionie, już wcześniej o tym wspominałem. Rozumiem, oczywiście, tego nie przeskoczysz jakby, tak? Można spróbować ustawić się na koronie stadionu Cinquecento i odpalić długie, ale to jest okupione. No jeśli będzie dogrywka, rzuty karne, to Cinquecento może paść akumulator i wtedy się kończy światło, jest problem. Natomiast chciałem dodać, że tu jakby są dwie szkoły, bo to jest szkoła zielonogórska. 13, wtorek, okej, nie ma problemu, zapraszamy wszystkich chętnych kibiców, którzy akurat mają jeszcze do wykorzystania wolne w pracy i uczniów, którzy jeszcze mają ferie i są z innego województwa, bo nie wiem, czy akurat w Zielonej Górze jeszcze są ferie, gdzieś tam jeszcze pewnie są, albo już się skończyły wszędzie, no to wtedy trudno. Zapraszamy uczniów, którzy są tuż po feriach, mogą sobie przedłużyć ferie. Natomiast jest też Lublin. Jeśli chodzi o Lublin, to kibice Motoru są bardzo zdeterminowani, żeby nagłośnić sprawę w całej Polsce, bo jest to sprawa, która bardzo mocno w nich uderzyła. Bilety na mecz Pucharu Polski z Rakowem Częstochowa po 55 ziko, najtańszy, jeśli się nie mylę. No jest to kwota dość wysoka, jak na to, że gra Motor Lublin, który pamiętajmy nie jest w tej chwili Manchesterem United i nie jest również Manchesterem City. I w ogóle nie jest żadną drużyną z Manchesteru, a bycie drużyną z Manchesteru na pewno by zapewniło im możliwość dania
o trochę droższych wejściówek. Kibice Motoru się bardzo rozeźlili, rozsiedlili się kibice Motoru, że władze klubu to tylko by chciały na nich zarobić, a nie myślą o tym, żeby zrobić dobre widowisko i żeby mecz, który dla Motoru Lublin jest poniekąd historyczny, bo rzadko się zdarza, żeby Motor Lublin grał z tego typu drużynami, jak właśnie zmierzający po Mistrzostwo Polski, czy może nawet po dublet Raków Częstochowa. No fajnie by było, gdyby to było święto, na które każdy może przyjść. Cały Lublin dopinguje, stadion wypełniony do ostatniego krzesełka. A nie będzie tak w momencie, kiedy mamy 2023 rok, gigantyczną inflację, chleb po nie wiem nawet już ile złotych, bo wczoraj jeszcze był tańszy niż jest już dziś i bilety po 55 zł. Jak ty się na to zapatrujesz? Znaczy mi się przypomniało jakby szczytowe osiągnięcie tego typu polityki, że grasz z kimś nie ze swojej półki, więc żyłujesz, znaczy jakby wznosisz ceny na niebotyczny poziom. Mecz historyczny dla was z kolei, Kuba, LKS Manchester United, naprawdę dobry, 0-0. I tam chyba nawet nie było kompletu, bo bilety były jakieś horrendalnie drogie. Trzeba było generalnie przyjść z nerką w lodówce, takiej przenośnej lodówce, żeby tylko w ten sposób wpuszczano, bo tylko wartość tej nerki uzasadniała bycie na stadionie. Jeśli się nie mylę, to było 50 zł, bo byłem na tym meczu. Miałem ten 50 zł wtedy, to przyznajmy, to był roczny budżet powiatu zgierskiego. Tak, to prawda. Tata musiał sprzedać Zgierz. Mój tata był hetmanem Zgierza bardzo długo. Zarządzał tą mieściną, ale musiał ją sprzedać po to, żeby kupić dwa bilety na Manchester United. To było duże wydarzenie w naszej rodzinie. Zgierz od wieków należał do mojej familii. No teraz trzeba było go sprzedać i kupić bilety na Manchester United. A jeszcze gorzej było z Monaco, bo z Monaco z kolei był tak zwany mix, tak zwany połączenie sił, bo z jednej strony mega drogie bilety, a z drugiej 13, czy tam jeszcze jakieś inne porane. I z połączonych mocy tych dwóch wielkich jeszcze siłaczy. Transmisja kodowana, gdzie w Łodzi jedna osoba miała kupiony Canal Plus. To jest prawda, więc no na Monaco już nie byłem. Również dlatego, że tacie skończyły się osady, które mógł sprzedać jako szlachcic i wtedy już nie było jak zakupić biletów na Monaco. No, znaczy... tak. Ja się bardzo cieszę, że kibice Motoru Lublin mogą poczuć tę atmosferę święta meczu z Rakowem. To jest coś wyjątkowego, że w końcu zdarza się coś dobrego twojemu klubowi, ale klub znajduje sposób, żeby troszeczkę ci to, no nie powiem obrzydzić, ale uświęcić, no bo duża kwota to jest absolutnie uświęcanie tego meczu. Także brawo Motor Lublin, dobra robota, miła niespodzianka. I dochodzi do tego aspekt, czy lepiej mieć 100 kibiców po 5 zł i zarobić 500 zł, czy 10 kibiców po 50 zł i zarobić też 500 zł. Dziwi mnie to też z tej strony, że Motor ma naprawdę duży stadion i myślę, że przeżyłby po prostu, znaczy jeśli ten stadion się nie wypełni, jeśli się wypełni w pełni, no to okej, ale jeśli się nie wypełni, no to gigantyczny samobój Motoru Lublin, tak to trzeba przyznać. Mają duży, ładny stadion, mogliby zrobić super atmosferę, przedstawić się pięknie całej Polsce, ale jeśli przez ceny biletów on się nie wypełni, no to jest strzał taki, który trafia oba kolana. No wiesz, najważniejsze jest to, że ci, którzy będą na stadionie, stworzą fantastyczną, znaną z Argentyny, z Buenos Aires atmosferę, a nie, jednak nie, oświadczenie kibiców Motoru Lublin. W związku ze skandalicznymi cenami, jakie klub zafundował swoim kibicom na mecz z Rakowem, jako przedstawiciele grup decyzyjnych chcielibyśmy poinformować, że z naszej strony jest to ostatnia wzmianka na temat powyższego meczu. W dzisiejszych czasach, gdzie każdy idzie pieniądze, cenami biletów klub zamyka możliwość zobaczenia imprezy wielu kibicom, solidaryzując się z nimi. Postanowiliśmy, że nie będziemy prowadzić żadnej promocji, zachęcać do licznego przybycia na stadion. O prowadzeniu dopingu również nie może być mowy. W zaistniałej sytuacji odpowiednim krokiem byłby całkowity bojkot, ale nie chcemy, żeby ktoś zrzucał winę za swoje błędne decyzje na nas, kibiców. W związku z tym zostawiamy decyzję wam, czy się pojawicie na stadionie, czy też nie. Więc nie ma bojkotu, a nie będzie dopingu i nie będzie jakiejś nakrętki, nie będzie nic. Brawo Motor Lublin, jak zepsuć swoje święto. Mogło się zdarzyć każdemu, zdarzyło się znowu Motorowi Lublin. No przykre. Ja rozumiem, że klub chce zarobić, no bo jest, jak wiemy, jednym z najbiedniejszych klubów w drugiej lidze na pewno, jak to Motor Lublin. No ale no to jest przykre, że masz święto i nie potrafisz go w pełni wykorzystać, tylko staje się ono zaczynem konfliktu. No jak zwykle sukces jest najgorszy, sukces generuje tylko problemy, sukces jest matką porażki, to zawsze warto podkreślać. To jest twój cytat.
To jest prawda, że to jest mój cytat. Ja sobie jeszcze pomyślałem faktycznie, bo dodajesz, że Motor jeden z biedniejszych klubów drugiej ligi, nie tylko, jeden z biedniejszych klubów w Polsce. Jakby tam się okazało, że trzeba jeszcze złotówkę dorzucić do budżetu, to pan Jakubas musiałby sprzedać nerkę, bo on jeszcze ma dwie. Mój tata nie, bo musiał dorzucić też do biletu na mecz z Lechem Poznań, mecz, kiedy zdobywaliśmy Mistrzostwo Polski. Zgierz sprzedał przed Manchesterem, nerkę przed Lechem Poznań. Drogie były wówczas bilety na UKS. Natomiast pan Jakubas pewnie jeszcze ma. No i no, trochę dużo, się dużo, mieć obie nerki to naprawdę dużo w Polsce. Warto, to jest szlachta, to jest jak ta kasta w Indiach najwyższa. Nie? Masz obie nerki? Mam. O kurde, ty to jesteś bogacz. Ale podobało mi się, gdyby faktycznie pan Jakubas wyszedł do kibiców i powiedział: słuchajcie, słyszałem, że bilety są dla was za drogie, a mam tutaj takie wyniki ankiety z lubelskiego szpitala, dwie nerki posiada 78% mieszkańców Lublina, co oznacza, że każdego z was mogłoby być stać na ten bilet. Tylko musielibyście chwilę pomyśleć, czy chcecie za Motor oddać coś. Ja też to widzę. Pan Jakubas wychodzi i: drodzy kibice Motoru, aby wyjść wam naprzeciw, ustawimy przed stadionem 5 godzin wcześniej przed meczem Rakowa mobilny punkt poboru nerek. Będzie on na miejscu dla was, dla waszej wygody specjalnie. Także dziękuję. Możecie podziękowania składać mi listownie albo w liście w butelce wrzuconym do Bugu. To jest dziwne bardzo, bo kurczę, przecież jest naprawdę duża szansa, że ci ludzie, którzy by przyszli na ten jeden mecz, żeby się zajarali, by może przyszli następny mecz i kupili nie bilety za 55 zł teraz, ale kupili teraz za 20, za tydzień kupili za 25, a za 3 tygodnie kupili też za 25 i łącznie by się na nich zarobiło lepiej. To nie takie, no to wydaje mi się, że to jest trochę januszerka, jeśli chodzi o zarządzanie polskimi klubami i bardzo się cieszę zresztą, że są takie miejsca, na przykład prezes chyba Korony Kielce dość mocno zabrał stanowisko w tej kwestii, że my w Koronie chcemy zbudować społeczność wokół klubu i my w Koronie staramy się tak te ceny dobrać, żeby kibiców było jak najwięcej. Że oczywiście jest nam trochę łatwiej, bo jeśli nam zabraknie pieniędzy, to miasto Kielce nam dosypie. Ale nieprawda, nie jest tak łatwo już o pieniądze z miasta. Kuba Białek to tłumaczył, że to nie są takie łatwe rzeczy. Nie, no to nie jest tak, to nie jest tak. Oczywiście są pewne niuanse, natomiast no mimo wszystko Korona może sobie na to pozwolić, ale wydawać by się mogło, że Motor Lublin też może sobie na to pozwolić, żeby z historycznego wydarzenia, meczu sezonu czy meczu rundy na pewno uczynić coś więcej niż tylko okazję do zarobienia 55 zł per głowa na stadionie. Co? Już tyle? Oburzenia? Chyba tak, chyba tak. Jeszcze chciałem cię zapytać. Sasa Balić, nasz przyjaciel serdeczny, kończy przygodę z Ekstraklasą. To był fenomen społeczny. Sasa Balić, człowiek, który zasłynął w swojej pierwszej rundzie wyrzutem z out of out. Gdy ja opowiadałem ludziom niezwiązanym z Ekstraklasą, z Uniwersum Polskiej Piłki, oni mnie pytali: Leszek, dlaczego ty to oglądasz? Dlaczego ty to sobie robisz? A ja mówię: słuchajcie, w ten weekend byłem świadkiem wyrzutu z out of out. I ludzie: co? Jak to? To niesamowite. To wspaniała przygoda, jaką przeżywasz. Zmieniali o 180 stopni swoją percepcję mnie, tego, czym ja się zajmuję. Bo jeśli oglądasz sobie wyrzut z out of out, to wiesz, że jesteś bohaterem wielkich rzeczy. Dostarczył nam w ostatnim, na koniec również Sasa Balić, wspaniały moment. Wbiegł na boisku, będąc rezerwowym, i strzelił plaskacza piłkarzowi przeciwnej drużyny. To niesamowite momenty, dużo żółtych kartek. Ja chciałbym odezwę, co było jakby dla was, drodzy widzowie, najlepszym momentem Sasy Balicia w Ekstraklasie, takim najbardziej pamiętnym. Na pewno było ich więcej, ale te dwa zapadły mi w pamięć. Pamiętajmy, nie ma co, były kapitan jednego z ekstraklasowych klubów, a także osoba, która odbiera telefon, szczególnie od ciebie, a nawet prywatne wiadomości. Tak jest, z Saszą Baliciem miałem okazję wymienić wiadomości na Instagramie dotyczące tego, że trochę mu odwaliło. To chyba po jakimś faulu takim wyjątkowo brutalnym. No i zaprosił nas na kawę i to nie było, bo to są dwa zaproszenia na kawę w takich sytuacjach. Jest zaproszenie na kawę typu: przyjedź tutaj na kawkę, to zobaczymy, czy będziesz taki wygadany, mordo ty obita z bałki. A jest też takie: nie, no wiem, że odwaliłem, chodź, bo akurat sympatycznie się pośmieliście ze mnie, mam dystansik, będę sobie z wami teraz przy kawce siedział. Powiedzieliśmy, że oczywiście, Sasza, już odpalamy nasze wehikuły, musimy tylko troszeczkę jeszcze się zaznajomić z myślą, że warto by było opuścić dom. I w międzyczasie Sasza Bajer zdążył się zestarzeć, odejść do innego kraju, wyjechać. No i nie będzie okazji odwiedzić Saszy Balicza, mimo jego wyraźnego zaproszenia i zgadania się, że jasne, do zobaczenia. Tak właśnie teraz sobie otworzyłem te wiadomości prywatne i tak się zakończyło nasza wymiana. Do zobaczenia, czekamy na was w Kielcach, ale już nie, bo teraz w Gruzji.
Szkoda. No, ja też mogę chyba zdradzić kulisy. Chyba już zdradzałem próby ustawienia Michała Zachodniego do naszego poranka, ale miał wtedy chyba występ w programie Futbol na Tak. I bardzo mnie to ucieszyło, że Michał Zachodny ze wszystkich osób akurat występuje w programie Futbol na Tak. Także to było bardzo ładne. Co jeszcze, Kuba? Runda z czatem, drogi czacie, jeśli chcesz przedłużyć ten program na swoją zgubę, no to musi teraz piłka po twojej stronie. Musisz zadać jakieś pytania, które sprawią, że będziemy musieli swoje dwie pozostałe szare komórki wysilić. Kuktacz. A można było rozłożyć bilet na raty, na przykład 20 zł pierwsza połowa, 35 druga na 9% skali roku. Nie podpowiadaj, bo polskie kluby mogą się na to zapatrzeć. I ktoś jeszcze napisał, tylko tego już chyba nie znajdę, kto to napisał, że być może w Kielcach po prostu już się skończyły ludziom nerki i dlatego są bilety tanie, bo władze klubu są blisko ludzi i wiedzą, że już trudno by było zostawić nerkę. Jama 216. Kuba, jak się czujesz z ŁKS-em na pierwszym miejscu? Smutek, żal, niepokój, myśli samobójcze. Jeśli chodzi o ŁKS na pierwszym miejscu, to cały czas pamiętam o tym, co Piotr Klimek napisał. W przybliżeniu 0% na spadek. W przybliżeniu. A to jest bardzo dużo w przybliżeniu, jeśli chodzi o Łódzki Klub Sportowy. Natomiast z każdym meczem wydaje mi się, że będzie bardziej bolało. To jest moja jedyna myśl, jaka mi towarzyszy. Mówię, ale teraz to będzie bolało. O, 44 punkty. Teraz to będzie bolało, jak to roztrwonimy. Jestem przekonany, że będzie mi to towarzyszyło do końca ligi, a potem po prostu będzie bolało. Więc jeszcze trochę czasu mam tutaj, żeby się z tym zaznajomić. Osąd, transparent. Marcin Mondorowicz pyta, nasz realizator, kiedy przyjedziecie do Zielonej Góry? No właśnie, Marcin jest z tej stolicy polskiego futbolu, z Zielonej Góry. Ciekaw, Marcin, ty wybierasz się na mecz? Możesz śmiało się włączyć w tym momencie głos i odpowiedzieć nam. A właśnie, zwłaszcza, że... Marcin? Jak atmosfera w Zielonej Górze? Mamy głos ekspercki prosto z Zielonej Góry. Chyba, że Marcin się nie ośmieli wypowiedzieć. Myślałem, że Marcin odpisze nam na czacie. Ja mam 216, myślę, że Marcin już obejrzał pierwszą połowę. Marcin już obejrzał pierwszą połowę. To bardzo możliwe. Clint Dempsey. Kuba, widziałeś, że ostatnio w Gorących na Wykopie był twój tweet z jakimś trolem propagującym Rosję, ale bez tagu weszło czy tetrycy, więc mogłeś przeoczyć. Nie widziałem, ale odezwali się do mnie znajomi, że wylądowałem na fanpage'u raz prozą, raz rymem z propagandowym reżimem. Nie znam tego fanpage'a tak za dobrze, ale obiło mi się uszy i jak zwykle okazało się, że jeśli dotyka się tematów politycznych, to przypominam sobie to o tobie nawet znajomi z dawnych lat. I to warto czasem raz na jakiś czas poruszyć temat polityczny. Przemysław Rędzia. Panowie, graliście za dzieciaka w Pet Soccer, może jakaś recenzja? Jak najbardziej, mamy to gdzieś w planach. Pet Soccer bardzo lubiłem, natomiast nie mogłem zrozumieć, dlaczego nawet nie możesz wybrać kierunku podania ani niczego. Po prostu klikasz podanie, on sam podaje nawet. Nic nie możesz wybrać, nic nie możesz zdecydować. To była piękna nauka życia, że o niczym tak naprawdę nie decydujesz, że wolność jest tylko łudą, wolność jest tylko iluzją. Tego nauczył mnie Pet Soccer, w którym nie mogłeś wybrać absolutnie niczego, tylko bezmyślnie klikać przycisk. Marcin Mondorowicz, jestem z Żar, na mecz nie jadę, bo wiadomo, że lubuska ziemia w cieniu żarskiego promienia. Znamy. Jak Marcin nie jedzie na mecz, to mamy jeszcze dużo czasu, bo ja myślałem, że musimy kończyć, bo Marcin już wychodzi, bo jest 10:25, więc już najwyższy czas, wtorek 10:25, dobrze było obejrzeć jakieś meczycho na stadionie. Tak to wygląda. Dużo osób się dopomina tematu Adama Chlouszka oraz się dopomina tematu transparentu kibiców Śląska. To już na spokojnie w piątek. Ale to na spokojnie, to trzeba usiąść na spokojnie, bo to duże tematy, zwłaszcza mamy Chlouszka. Długi odcinek już za sobą. No niestety chyba 3-godzinnego poranku, bo tego już nasze żony nie zniosą. To jest prawda. Czy jesteście na liście Chlouszka? Żeby być na liście ludzi, którzy pożyczyli pieniądze Chlouszkowi, trzeba było mieć pieniądze do pożyczenia. To nie jest łatwa rzecz, żeby mieć pieniądze do pożyczenia, Adamowi Chlouszkowi. No i tak to chyba by przebiegało wszystko. Patrzę jeszcze w swoje. Jeszcze są pytania o Puchar Tesco ze strony Patryka Wiśniewskiego, a także Emila Kolegę. Robiliśmy to, bo to była era futbolu tak naprawdę, więc Puchar Tesco to była era futbolu. A my to zrecenzowaliśmy, także zapraszamy Was. Rzeczywiście można uderzyć w tym, ta gra jest niesamowita. Strzały głową z 40 metrów lecą z prędkością 300 km na godzinę i wpadają prosto do bramki. Oliver Kahn podnosi piłkę tak, że wpada z nią do bramki. Działy się rzeczy niesamowite, polecamy, odsyłamy do recenzji. Co warto podkreślić, ta recenzja to jest prawdziwy smaczek dla koneserów, ma zjebany dźwięk, więc na pewno dodatkowy atut, żeby ją odpalić. Prawda. Wojciech Ćwiklik, Leszek, wylosuj na koniec szejkomat. Masz szejkomat? Już, poczekaj chwilę. Musisz zabawić widzów, gdy ja będę odpalał szejkomat.
To nie jest proste zabawianie widzów, bo nigdy tego nie potrafiłem Możesz robić. czytać czat dalej po prostu. To A, jest, no, o, pamiętam, to że to jest są dobre. najlepsze momenty tego programu, jak czytamy czat. Prawda? Łukasz Pudełko. Kuba, a co z tym streamowaniem gier? No, powiem tak. Jest dzisiaj 28 dzień lutego. Jutro, 1 marca, prawdopodobnie będzie ważne ogłoszenie dotyczące przyszłości. O, jest Czekomat. Uwaga, uwaga, uwaga. Oliwki nadziewane El Toro Royo. O jak to? Nigdy w życiu, tylko oliwki z Anszła Stali Mielec, więc nie mogę tego zrobić. No właśnie jak to oliwki nadziewane? Są oliwki nadziewane czymś innym niż punktami Stali Mielec w tabeli ligowej? To jest dziwne. Assalto. Tu Adam Chlauszek. Bill Gates poluje na moją głowę, bo wiem za dużo o zachodnio-pomorskiej okręgówce. Puść blikiem 50, że mógł cię targać. Assalto, rzadko się udzielasz na czacie, zapraszamy częściej. To był złoty komentarz. Absolutnie. Najbardziej złoty. I będzie jeszcze ten gość, ten z zachodniopomorskiego jeden. Sydorek. Tak, to też już to. Marcin Smyk, oliwki nadziewane wynikami czwartej ligi zachodniopomorskiej. Marcin, czekamy na czwartek. Widzimy się z Marcinem. Prawda? No i co? I chyba tyle, jeśli chodzi o dziś. Dziękujemy Wam bardzo mocno za to, że byliście z nami, że poczekaliście na nas, bo trzeba było na nas czekać bardzo długo, 7 minut prawdopodobnie. Ale mam, Kuba, potwierdzenie. Był problem w biurze z internetem, także możesz absolutnie mieć czyste papcie. Czy moja kamera jest absolutnie bez zarzutu? Tak nie jest. Było mnie widać. A to było dla mnie trudne, bo no jednak jest coś takiego dziwnego, kiedy Leszek mnie widzi i słyszy, a inni nie. Poczułem się jak duch, jak człowiek z czystego zmysłu, że kurczę, czy naprawdę już będzie zawsze tak, że Leszek będzie moim medium, z którym będę się porozumiewał ze światem zewnętrznym, to byłaby bardzo niepokojąca myśl, jeśli tylko Leszek by widział i słyszał to, co mówię, bo trudno by było za jego pomocą przekazywać na przykład jakieś słowa swoim bliskim. No ale na szczęście okazuje się, że to tylko problem z internetem w biurze detektorów. To by było rzeczywiście fascynujące, gdybym tylko ja cię słyszał, nikt inny. Znaczy nawet nie słyszał, po prostu jedyny sposób komunikacji ze światem to za moim pośrednictwem. No tak, wtedy byśmy... Widzę te rozmowy z mechanikiem, gdzie wiesz, jak ja się znam na sprawach motoryzacyjnych, kiedy ja słyszę tylko taki biały szum, a ty próbujesz coś z mechanikiem ustalić. Ale mógłbyś numery robić, tak? Słuchajcie, skontaktował się ze mną Kuba, powiedział, żeby nie wpuszczać kibiców gości, bo to tylko demolują te stadiony. Nie ma sensu kompletnie. Mhm. Ja jako ten duch taki rozsierdzony. Było dużo. Ostatnio mogę zdradzić widzom, wchodzę do o to chodzi, a chłopaki Kuba i Jacek rozmawiają o tematach motoryzacyjnych. Tu coś tam, tu szczelka. Mówię, o, męskie tematy, lepiej usiądę w kącie i nie będę zabierał głosu, bo to nie mam nic do powiedzenia, nawet nie rozumiem, o czym mówią. Ale i tak, to jest najgorsze, że po przegadaniu kilkunastu chyba już godzin z mechanikiem, gdzie on naprawdę starał mi się wszystko powoli wytłumaczyć, tu wtryskiwacze, tutaj jest tym problem, to się regeneruje, to się wymienia. Ja taki, no, głowa napuchnięta wiedzą, mówię, kurde, teraz jestem naprawdę motoryzacja mam w jednym małym palcu. I teściu pyta o cokolwiek, tak nie wiem, co jest po literze A w wyrazie auto. Boże, nie wiem, nie pamiętam, no, co mi mówił mechanik radny w tym temacie. To źle ci mówił, inaczej powinien zrobić i tak dalej. No i okazało się, że jak byłem imbecylem, tak jestem nadal i chyba już nim pozostanę. A jeśli chodzi o furę, to kurde, będą remonty, drogie remonty będą, ale to... Grzegorz Oroń, udawanie, że się rozumie to, co mówi mechanik, to największe zadanie aktorskie życia. Potwierdzam. Ja do tego stopnia, jakby moja fobia doszła do takiego momentu, że jeździłem do tych mechaników, którzy nie chcieli ode mnie żadnych informacji. Jak inaczej niż kasy Biedronki. Nie, że potrzebne informacje. Zepsuło się? Okej, okay, pan postawi, da kluczyki, tyle. Baja, super, dziękuję panu bardzo za to, jaki jest pan kochany. Bo byli tacy mechanicy, no tak, pewnie szworgo lewo kręciło się na Haprensonde. Co? Szworgolewo na Hapresondę? Nie, panie, na pewno nie. Nigdy nie wiedziałem, że mam szworgolewo w aucie. Co? Hapresondy pan też nie wymieniał. Mówię, Hapresondę? To ja nigdy w życiu nie widziałem na oczy. Jaką Hapresondę? Mówię, przecież to jest diesel. A o, diesel to bez Hapresondy w takim razie. To musi pan do szworgolewo w takim razie i tutaj naprostować takim łomikiem małym. I wtedy ja czułem, chciałem wybiec. Po prostu mówię, porzucam to auto, pierdolę, idę do domu, nie będę się z tym bujał. Ale teraz mam sympatycznego pana mechanika koło szkoły i jak idę uczyć, to zostawiam auto i jak kończę lekcję, to odbieram informację, że jeszcze nie jest gotowe i żebym wrócił za 2 tygodnie. Jest spoko. Nie, znaczy teraz mam auto, ale tymczasowo. Powiedział, że za 200 km muszę przyjechać znowu.
i wtedy już będzie to duży koszt. To co, Kuba, kończymy powoli, nie? Bo Marcina tak, ściągnęliśmy i tak awaryjnie, już go przeciągnęliśmy, za chwilę naprawdę ten mecz już się skończy. Wielkie tak. Święto dla ziemi lubuskiej. Prawda? Także wszystkiego dobrego wam życzymy, dobrzy ludzie. I źli ludzie też wam życzymy dobrze, bo w sumie może jeszcze kiedyś się naprawicie. Gdybyśmy życzyli źle złym ludziom, życzylibyśmy źle również sobie, a to nie jest w naszym interesie. Prawda. O, dyferencjał, sforze. Nie, czat chce nas zaszczuć sforzniami i dyferencjałami. Ja nawet nie wiem, czy to zwierzę, czy nie, czy roślina. Także wystarczy. Dzięki wielkie wam. Widzimy się prawdopodobnie, widzimy się na pewno w piątek o 10, a jeszcze nie wiadomo, czy nie będzie jakiejś niespodzianki po drodze. Tak, tak. Trzymajcie rękę na pulsie, albo nie, no, ale być może coś będzie, ale nie jest pewne. Dobra. Także tyle. Dozo, trzymajcie się. Dzięki Marcin za to, że nas awaryjnie zmontowałeś. Dzięki widzowie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Siemano.